Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie na pierwszym spotkaniu w forum dyskusyjnym PPWET pod ogólnym hasłem Organizacja Zarządzania Praktyką Weterynaryjną. Informuję Państwa, że obraz i dźwięk z przebiegu tego spotkania będą rejestrowane celem umieszczenia na stronie internetowej PPWET. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o rezygnację z uczestnictwa. A z kolei wzięcie udziału w spotkaniu będzie równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na tą rejestrację. Nazywam się Mirosław Furyk. Jestem współzałożycielem i prezesem PPWET SA. Z branżą weterynaryjną jestem związany od 1991 roku jako współwłaściciel hurtowni leków weterynaryjnych, a jednocześnie animator wielu projektów wprowadzających na rynek Polski zagranicznych producentów wyrobów medycznych i diagnostycznych weterynaryjnych. Drodzy Państwo, wraz ze zmianą pokoleniową społeczeństwa zauważamy istotną zmianę podejścia do zwierząt towarzyszących młodego pokolenia. Humanizacja zwierząt oznacza z jednej strony stabilnie rosnący wielomiliardowy rynek dla usług weterynaryjnych, karm, akcesoriów dla zwierząt. Z drugiej zaś strony zmiana pokoleniowa pociąga za sobą zasadniczą zmianę w oczekiwaniach i świadomości klientów oraz pracowników. Dodatkowo rosną również oczekiwania nadzoru instytucji kontrolnych. Te obserwacje stanęły u podstaw polskiego programu weterynaryjnego PPW, pierwszego w Polsce programu integracji partnerskiej praktyk weterynaryjnych. Założyciele PPWET wyszli z założenia, że jedynie integracja i synergia działań powoduje, że jednostka staje się silniejsza, zapewniając korzyści zarówno swoim partnerom, klientom, jak i pracownikom. Zyskujemy zupełnie inną podmiotowość niż działając pojedynczo. Na 2021 rok zaplanowaliśmy cały cykl spotkań dyskusyjnych z udziałem specjalistów z danego tematu. Kolejne spotkanie planujemy na początek marca. Tematem tego spotkania będzie efektywna rekrutacja pracowników jako proces. Dzisiejsze spotkanie dotyczy pracy recepcji, jej wpływu na funkcjonowanie praktyki weterynaryjnej. Zapraszam Konrada Kalisza, współwłaściciela przychodni weterynaryjnej Animal w Łodzi, do poprowadzenia dyskusyjnej części naszego forum. Konrad, oddaję Ci głos. Słuchajcie, nie wiem, czy widać to, co jest za moimi plecami. Słuchajcie, to jest przestrzeń recepcyjna, tak jak łatwo się zorientować. I tutaj będę trochę taki egoistyczny w dzisiejszym dniu, ponieważ z moim wspólnikiem Adamem Gierulskim przymierzamy się do uruchomienia nowej placówki weterynaryjnej, w której będzie coś nowego, czego do tej pory nie mieliśmy, a mianowicie recepcja. I bardzo mnie to ciekawi, w jaki sposób mamy tą recepcję zorganizować, więc chciałbym zapytać tutaj naszych zaproszonych gości, co sądzą w ogóle na temat instytucji recepcji w lecznicy weterynaryjnej, a mianowicie czy w zakładzie leczniczym dla zwierząt, w lecznicy, w przychodni, tak naprawdę ta recepcja jest, słuchajcie, do czegoś nam potrzebna? Czy pieniądze wydane na budowę recepcji, na etaty recepcjonistów, to są dobrze wydane pieniądze? Marcin, jak sądzisz, jakie masz zdanie na ten temat? Skoro wywołujesz mnie jako pierwszego do odpowiedzi, proszę Państwa, jestem na rynku już ponad 20 lat. Pamiętam te czasy, kiedy sam prowadziłem samodzielnie jednoosobowy gabinet i dobrze wiem, że my lekarze, właściciele praktyk skupiamy się głównie na usłudze. To jest nasza satysfakcja, to jest nasza radość, to kiedy leczymy pacjentów, przyjmujemy ich, ale przychodzi taki moment, kiedy zauważamy, że potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy pomocy po to, żebyśmy sami mogli się właśnie skupić na tym, co nas najbardziej w tej weterynarii pociąga.
I niewątpliwie recepcja to jest właśnie ten dział kliniki, przychodni, nawet gabinet wielokrotnie, który jest niezbędny do tego, żeby prawidłowo tą swoją usługę realizować, żeby właśnie czuć tą satysfakcję z tego, co najbardziej się chce w życiu robić jako lekarz weterynarii i która jest niezwykle pomocna, tak? Jako taki przykład czy takie porównanie, no, ja uważam, że recepcja to jest naszymi oczami, uszami, ustami, dzięki którym cały złożony mechanizm, żywy mechanizm kliniki może funkcjonować, może wykonywać swoje merytoryczne zadania. Tyle tytułem takiego wstępu, nie chcę tutaj się na razie bardziej rozwijać. Czyli według ciebie, Marcin, recepcja to jest taka, powiedzmy, wizytówka lecznicy, coś, czym możemy pokazać się na zewnątrz, tak? Tak uważasz? Przede wszystkim recepcja, zarówno w kontakcie czy telefonicznym, czy osobistym, to jest pierwsze spotkanie z klientem. Tak. Klient, który się do nas zwraca, do nas, lekarzy, zwraca się ze swoim problemem, zauważmy, on nie zwraca się do nas bezpośrednio, tylko przez pośrednictwo właśnie osób pracujących w recepcji. Jasne. To od ich zrozumienia potrzeb klienta zależy, czy ta osoba z problemem swojego pupila trafi do odpowiedniej osoby w odpowiednim czasie, czy to będzie wszystko prawidłowo zaplanowane, czy ta osoba będzie miała odpowiednią dawkę informacji przed, która umożliwi jej świadomy wybór zakresu usług. Później na koniec, czy będzie to wszystko odpowiednio rozliczone, zorganizowane. No to jest naprawdę rzecz nie do przecenienia i rzeczywiście tak jak Konradzie mówisz, to jest właśnie to, co świadczy o tym pierwszym kontakcie, jest naszą bezpośrednią wizytówką. Jasne. Dziękuję ci, Marcin. Mam pytanie do Grzesia. A co ty sądzisz na ten temat? Czy ta recepcja rzeczywiście jest potrzebna w tej przychodni weterynaryjnej, w tej lecznicy? I też tak dopytam ciebie, jakbyś był uprzejmy włączyć mikrofon, Grzegorz. I tak dopytam ciebie jeszcze, na jakim etapie twojego życia zawodowego, bardzo bogatego i długiego, wpadłeś na to, że w ogóle recepcja ci jest potrzebna do czegokolwiek? Tak jak obaj wspomnieliście, recepcja jest wizytówką placówki weterynaryjnej, ale to jest tylko cząstka. Dla mnie, w moim odczuciu, recepcja stanowi łącznik pomiędzy klientami, a między lekarzami. Klienci ze swoimi podopiecznymi przychodzą do lekarza weterynarii i po drodze spotykają ludzi z recepcji. Zazwyczaj panie, chociaż coraz częściej też panowie do nas pracują. Jak to ewoluowało u nas, w naszej placówce i u mnie, bo zaczynałem sam. Marcin wspomniał o ponad 20-letnim doświadczeniu. Ja już mam chyba 30-letnie doświadczenie, jeszcze dłuższe. I z tego okresu, z tych zmian, jakie na przestrzeni czasu, jestem bardzo zadowolony. Jak się zaczynało? Zaczynało się tak, jak myślę, dla wielu lekarzy weterynarii, którzy kończą studia i chcą otworzyć własną praktykę, własną działalność. Najpierw był jeden lekarz, czyli ja. Później poprosiłem o współpracę drugiego lekarza weterynarii. I coraz bardziej dawały nam się we znaki telefony. Ludzie dzwonili, lekarz odrywał się od pracy. Działo się to, wiem, że jeszcze przez wiele lat później. Sam to robiłem kiedyś, a już kilka lat później uważałem za naganne, że lekarz podczas badania pacjenta, a nie mówiąc o tym, że podczas operacji, odbiera telefon, później rękę sobie przepuszcza środkiem dezynfekującym i oczywiście myślę o prostych zabiegach. Przez wiele lat jeszcze spotykałem to u lekarzy weterynarii, nie mogę tego zrozumieć, no ale taka transformacja u mnie zaszła. Jaki był kolejny etap? Zatrudniliśmy technika weterynarii do pomocy i okazało się, że ten technik oprócz przygotowania pacjenta do operacji, oprócz asysty, doskonale zdaje egzamin przy odciążaniu mnie z odbieraniem telefonów, umawianie na wizyty, udzielanie prostej informacji, ale okazało się w miarę upływu czasu, w miarę podnoszenia stopnia trudności zabiegów naszej działalności usługowej, okazało się, że technik powinien być przy lekarzu, nie powinien odbierać telefonów i po pewnym czasie doszedł do wniosku, że powinna być pani w recepcji. Ale zaczęły się takie dyskusje, czy ta pani będzie miała co robić. Po pół roku okazało się, że jedna pani w recepcji to jest za mało.
zatrudniliśmy drugą panią. Jak to na dzisiaj wygląda, to później Sylwia powie, jaki mamy zespół, jak liczny zespół recepcji mamy. Jakie funkcje pełni recepcja, oczywiście oprócz wizyt. Ja widzę tutaj dwa takie ważne zadania. Pierwsze zadanie to jest kontakt z klientem na zewnątrz, a druga rzecz, bardzo ważna dla mnie, to jest dyrygowanie pracą placówki wewnątrz, dyrygowanie, czyli rozprowadzanie klientów do lekarzy, oprócz oczywiście rejestracji, bo kiedyś wydawało mi się, że praca recepcji to jest tylko umawianie na wizytę, później klient wychodzi, podchodzi do recepcji, płaci pieniądze, umawia na kolejną wizytę. Jakie zakresy obowiązków, Sylwia później powie, ale nie starczyłoby dzisiaj całego spotkania naszego, żeby omówić te zadania, jakie recepcja spełnia. Tak pokrótce, jaka dla ciebie jest taka namacalna korzyść z tego, taka osobista twoja korzyść z posiadania właśnie takiego, bo to już nawet ciężko powiedzieć o recepcji w twoim przypadku, tej przestrzeni recepcyjnej, szeroko pojętej. Co jest dla ciebie taką największą korzyścią, powiedz mi? Co byś podkreślił, radząc ludziom takim jak ja, którzy dopiero zaczynają przygodę z recepcją? Nie wiem, co masz na myśli. Czy masz na myśli przestrzeń recepcji ladę, czy recepcjonistki? Recepcjonistki, bo tu tak, mówimy tak, o ludziach, tak, bo to dwie różne, ludziach, tak, którzy są rzeczy. Największą wartością. Nie wyobrażam sobie, żeby w tej chwili, zresztą w tej chwili od wielu lat, żeby lekarze u nas zajmowali się odbieraniem telefonu. Sam Konrad, jak byłeś wczoraj z Adamem u nas, zadałeś pytanie, czy odbieramy telefony. I pamiętam swoje wielkie zdziwienie, jak telefony, ale jakie telefony? No na przykład od klientów. Ja mówię, Konrad, w żadnym wypadku. Do lekarza telefony nie dochodzą. I teraz cała sztuka recepcji jest w tym, żeby klienta nie zrazić, żeby albo przypilnować lekarza, to też jest problem, żeby przypilnować lekarza, żeby później wykonał telefon, albo między wizytami, albo na koniec wizyt, albo żeby recepcja, osoby z recepcji oceniły, czy przypadek jest pilny z rozmowy telefonicznej. Jeżeli pilny, bazujemy, zresztą myślę tak jak większość z was już na raczej stałych klientach znamy, mamy historię z recepcjonistką, może szybko podejrzeć, jeżeli mamy z historii wiedzi leczoną niewydolność krążeniową, jakiś problem z dusznością, to recepcjonistka na głowie staje, żeby takiego pacjenta za pół godziny umówić, mimo że wizyty do danego lekarza, na przykład kardiologa jednego, drugiego czy trzeciego, są dopiero za dwa tygodnie. I to jest bardzo ważne. Nie wyobrażam sobie w tym momencie lekarza, żeby lekarz wybierał telefon i żeby albo tłumaczył właścicielowi, że nie, ja teraz nie mam czasu, proszę przyjść jutro. Zadaniem recepcji między innymi jest to, żeby w nagłych takich przypadkach przyjąć i zorganizować przyjęcie takiego pacjenta. Recepcja między innymi, nasz zespół, nie tylko panie, szkoleni są w zasadzie szybkiej oceny stanu pacjenta, czy jest to stan zagrażający życiu, czy nie. Szkolenia te prowadzone są regularnie przez naszych lekarzy i w wielu, wielu przypadkach pomogło nam to. Pani w recepcji niejednokrotnie wychwyciły przypadki, gdzie rzeczywiście potrzebna była natychmiastowa pomoc. Klient nie śmiał, bo są tacy klienci, którzy wchodzą z tupetem, pies kaszle, on się awanturuje, bo pies, kot umiera, on chce natychmiast, żeby pomocy udzielić. I potrafią takich ludzi uspokoić, ale są tacy klienci, którzy przychodzą z pacjentem w ciężkim stanie, ale jest nieśmiały, klient usiądzie z boku cicho i klient i panie czy kolega z recepcji potrafią wychwycić takie stany i natychmiast ściągają. Technika, który szybkiej oceny dokona w poczekalni. Jeżeli potrzeba, natychmiast zabierają na zaplecze i już ściągają lekarza weterynarii. Także tych zadań jest bardzo, bardzo dużo. Podsumowując, nie wyobrażam sobie pracy bez recepcji, nie wyobrażam sobie pracy bez jednego personelu. Bardzo ci dziękuję, Grzegorzu. Wiemy już, że recepcja jest nie tylko bardzo potrzebna, ale wręcz niezbędna w nowoczesnym zakładzie leczniczym dla zwierząt. Sylwio, powiedz mi tak skrótowo siłą rzeczy, jakie zadania w ogóle według ciebie stoją przed recepcją w lecznicy weterynaryjnej? Czyli mamy zakład leczniczy dla zwierząt i recepcję w nim i co tak naprawdę pracownicy recepcji powinni robić? Jakie mają zadania i w jaki sposób pomagają lekarzom w weterynarii?
Więc tak, Konradzie, to wszystko zależy również od tego, jak dużą placówkę ta recepcja obsługuje. Nie oszukujmy się, bo w związku z tym, że placówki mamy różne, to też jak gdyby ten zakres pracy recepcji jest też różny. Dla mnie recepcja tak naprawdę jest w ogóle sercem jak gdyby praktyki weterynaryjnej. Co mam na myśli? Mam na myśli tutaj i nie tylko właśnie to, co powiedział doktor, że jest to kwestia obsługi klienta. Wiadomo, że dzisiaj klient jest inny niż 20 lat temu, bo inaczej to wszystko wyglądało. Ma większe wymagania, ma większe oczekiwania, więc jak gdyby ta recepcja też musi być na odpowiednim poziomie. Ale z drugiej strony jest też to, że ona, tak jak doktor powiedział, organizuje pracę jak gdyby lekarzy, ale nie tylko. Łączy jak gdyby i z lekarzami i na przykład ze średnim personelem, jeżeli jest rozbudowany, więc obszar jak gdyby zadań recepcji jest bardzo duży. Wiadomo, że możemy powiedzieć, że recepcja, no to co robi ta recepcja? Odbiera telefony, czy nie wiem, kasuje, ale jak sami na pewno Państwo już zauważyliście, w tej chwili ogrom jak gdyby biurokracji, która się też jak gdyby szerzy, a którą musimy dla własnego bezpieczeństwa jako placówki, jako lekarze weterynarii jak gdyby prowadzić, bo czy chociażby zgody na zabiegi różnego rodzaju, czy hospitalizacje, czy zgody na eutanazję. W tej chwili zgód i jak gdyby takich papierkowej roboty jest naprawdę bardzo dużo i niestety obawiam się, że z roku na rok będzie coraz więcej. To wszystko przyjmuje recepcja. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to robił lekarz. Nie wspomnę już o dodatkowych rzeczach, które robi recepcja, przez to też w pewien sposób na siebie pracuje, tak? Czyli mówimy tutaj o dosprzedaży produktów. W mniejszych placówkach również to nie są jak gdyby, bo niektóre mają oczywiście sklepy i część jak gdyby pracy takiej sprzedażowej przejmują sklepy, ale w mniejszych placówkach całość jak gdyby bierze na siebie recepcja. Jasne. Nie wspomnę już o takich rzeczach, które również recepcja prowadzi i myślę, że będzie w coraz większym stopniu prowadziła, jak, nie wiem, przeprowadzenie właściciela przez na przykład wzięcie wetiraty, tak? Jest klient, który nie ma możliwości zapłacenia, bo nie posiada takich środków, więc w tym momencie oczywiście recepcja proponuje rozwiązania, jakie ma na ten moment do zaproponowania i również tego klienta przeprowadza. Przecież nie będzie robił tego lekarz. Nie ma na to ani czasu, ani też do końca nie posiada kompetencji, bo nie będzie się w tym tutaj. Nie wspomnę już również o różnego rodzaju, pojawiają się ubezpieczenia, bo też do nas uderzają już powoli firmy, czyli to też uderza w recepcję, nawet jeżeli będą jakiekolwiek formularze, wszystko przejmuje na siebie recepcja. A powiedz mi, Sylwio, co ze standardami pracy, obsługi, ze szkoleniami? Czy na polskim rynku mamy jakieś, powiedzmy, obowiązujące standardy, jeśli chodzi o pracę recepcji? Czy znasz jakieś dedykowane szkolenia dla pracowników recepcji? W jaki sposób zarządzać tą recepcją? Jak to wygląda z punktu widzenia Twojego dyrektora dużej placówki weterynaryjnej? Powiem tak, szkoleń jako dla pracowników recepcji dedykowanych, szczególnie jeśli chodzi o weterynarię, praktycznie w Polsce nie ma. Na początku roku tam się pojawiły zeszłego pierwsze takie szkolenia, ale niestety z powodu pandemii zostały odwołane. Jeśli chodzi o standardy, to nie oszukujmy się, standardów na dzień dzisiejszy jakichś takich wypracowanych nie ma. Każdy robi to po swojemu, tak jak jemu się wydaje za słuszne. I jak gdyby ze swojego doświadczenia tutaj, czy jak gdyby z swojej gdzieś podpatrzonych przypadków po prostu te standardy u siebie ustala. Ja nie ukrywam, że my również jak gdyby mamy problem ze szkoleniem recepcji pod kątem takim, żeby ta recepcja była szkolona w jakiś taki sposób, że mogę gdzieś wysłać naszych recepcjonistów na szkolenie. U nas wyglądało to tak, że no już parę takich szkoleń się odbyło, że po prostu prosiłam firmę zewnętrzną, z którą ustalałam program szkolenia. Mało tego, wyszukiwałam przypadki, które jak gdyby najbardziej doktora i mnie jak gdyby nurtowały, że trzeba to zmienić, czy uważamy, że coś jest nie tak, tak, że gdzieś nam się nie podobało i pod tym kątem jak gdyby te szkolenia były prowadzone
I to jak gdyby na tym polegało szkolenie recepcji. W ostatnim czasie też nie ukrywam, że pandemia spowodowała to, że jeśli chodzi o recepcję, to pracownicy recepcji zostali jak gdyby bardzo mocno obciążeni negatywnymi zachowaniami właścicieli, którzy no z różnych względów, czy to tych obostrzeń, które są, czy w ogóle generalnie takiego już zmęczenia tą pandemią ludzi, że nie ukrywam, że nasza recepcja, tu nie tylko panie, ale również panów, których mamy na tej recepcji, potrzebowali pomocy psychologa. I tutaj też wyszukałam możliwości takiej, żeby odbyły się takie spotkania, takie warsztaty, żeby tą recepcję wspomóc. Bo myślę, że też lekarze często nie zdają sobie sprawy, że bardzo dużą rolę recepcja pełni tutaj tego typu, że ona przejmuje część czasami, no nawet nie czasami, powiem, że nawet czasami bardzo często, o tak, zdarza się, że no, ten klient wchodzi z negatywną jakąś emocją, bo nie przychodzi ze zdrowym zwierzęciem do nas, przynajmniej rzadko kiedy, tak? On już przychodzi z takim zwierzęciem, którego trzeba ratować, któremu życiu zagraża niebezpieczeństwo. I pierwszym jak gdyby człowiekiem, z którym się spotyka, jest ta recepcjonistka i na nim się jak gdyby ta pierwsza taka fala niestety wylewa. I tutaj nie doceniamy roli recepcji i tych pań, które sobie z tym muszą poradzić. Jasne. Mało tego, że już w momencie, kiedy wchodzi do lekarza, to jak gdyby on jest w części rozładowany. Tak. Jasne. A powiedz mi, Sylwio, w takim razie, bo tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu. Ty jako dyrektor zarządzająca musisz się zmierzyć z kwestią właściwej rekrutacji właściwych ludzi do tej recepcji. Co możesz powiedzieć na ten temat? Bo widzimy, że to jest jednak mimo wszystko nie tylko odbieranie telefonów, tylko jednak ciężka praca, znajomość charakterów ludzkich. W jaki sposób ty oceniasz potencjalnych kandydatów na pracowników recepcji? Znaczy powiem tak, chciałabym też tutaj powiedzieć, że na naszym przykładzie okazuje się powoli, że recepcjonistka, czyli ta pani, która obsługuje bezpośrednio klienta, w ogóle nie powinna odbierać telefonów w naszym przypadku, ponieważ no, kolejka jest do drzwi i wygląda jak wygląda, a chciałabym też tutaj powiedzieć, że no, odrywa to jednak, bo wiadomo, że w standardach jest tak, że jeżeli rozmawia przez telefon, to nie obsługuje klienta i na odwrót, tak? Więc to jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o rekrutację, to tak, właśnie to chciałam powiedzieć, że recepcja jest super sprawą i recepcja bardzo często tutaj jak gdyby pełni, można powiedzieć w pewnym sensie taką pierwszorzędną rolę w tym przyjmowaniu i zdobywaniu klienta, bo tak jak powiedzieliśmy, bo ona odbiera telefon, tak, więc jeżeli odbiera telefon, to musi w odpowiedni sposób rozmawiać i jak gdyby spowodować, że ten klient jednak do nas trafi. Jak trafi, to musi go odpowiednio przyjąć, żeby nie było tak, że po prostu już na recepcji pan czy pani po prostu zrezygnuje. No i trzecia sprawa, musi również umieć się znaleźć w zespole wśród lekarzy średniego personelu i jak gdyby potrafić i jak gdyby wpłynąć, czyli musi mieć również takie cechy, które tutaj spowodują, że będzie ta recepcja jak gdyby w stanie lekarza jak gdyby na tyle tutaj zmotywować, żeby on zrobił to, o co jej chodzi, o tak tutaj krótko mówiąc. Także rekrutacja jest bardzo ważna, bardzo, bo można jak gdyby przyjmując złego człowieka na recepcję, można sobie zrobić więcej krzywdy niż pożytku. Jasne. No, na co zwracam uwagę? Na co ty, Sylwio, zwracasz uwagę? Bo wiem, że macie recepcję, która liczy więcej niż 2-3 osoby, więc to jest bardzo ważne zagadnienie. Na dzień dzisiejszy nasza recepcja liczy 12 osób i jesteśmy w trakcie rekrutacji, bo musimy niestety dotrudnić. Więc to jeśli chodzi o to, na co my zwracamy uwagę. Ja przede wszystkim, znaczy powiem tak, wszystko też zależy od rozmowy rekrutacyjnej, bo prawda jest taka, że ta rozmowa musi być dosyć długa, bo w inny sposób nie jesteśmy w stanie jak gdyby też tej osoby wybadać. Oczywiście każdy z nas musi sobie zadać pytanie, co ta nasza recepcjonistka miałaby robić. I od razu mówię, że jeżeli nawet sobie odpowie na te pytania i zrobi sobie listę odpowiednią, to w międzyczasie, czy po, nie wiem, pół roku, okaże się, że ta recepcjonistka ma dodatkowych
ileś naście zadań, żeby to było jasne, bo to mniej więcej tak działa. I ja uważam, że taka dobra recepcjonistka to cecha, którą musi się jak gdyby tutaj wyróżniać, podzielność uwagi i to bardzo. Okay. Oczywiście duża empatia, szybkość reagowania, to nie może być jak gdyby osoba taka flegmatyczna, tak? No jest wiele cech, ale to mówię, to też, no i ważna sprawa, taka, która się też odnajdzie w zespole. Ja wiem, że tego nie zrobimy przez, nie jesteśmy do końca w stanie wybadać przez godzinę rozmowy, ale już pewne symptomy jak gdyby jesteśmy w stanie tutaj zobaczyć, tak? Czy ona się będzie nadawać, czy nie. Tutaj uczestnik pyta, czy osoba przełożona zespołu recepcji uczestniczy też w rekrutacji, czyli powiedzmy, no kto u was w klinice uczestniczy w rekrutacji, czy to jesteś tylko ty, czy ktoś ciebie wspomaga jeszcze? U nas przede wszystkim, ponieważ my posiadamy dwóch kierowników recepcji, więc u nas przede wszystkim są to dziewczyny, które są kierownikami recepcji, one biorą udział w rekrutacji. Jasne. One również jak gdyby wybierają ostatecznie kogo by chciały sprawdzić, bo też u nas to jest kwestia tego, że zanim zatrudnimy, to jest taki miesiąc jak gdyby sprawdzenia, czy w ogóle się ta osoba odnajdzie w tej pracy, bo nie oszukujmy się, wiele osób, które się zgłasza, w tej chwili na przykład na nasze ogłoszenie spłynęło ponad 400 CV, ale żeby było jasne, ludzie sobie różne rzeczy wyobrażają, że ta praca na tej recepcji w klinice weterynaryjnej, oni nie mają do końca jak gdyby też świadomości, z czym się będą musieli mierzyć, tak? Więc to trzeba niestety też sprawdzić i bardzo często się też zdarza tak, że pomimo tego, że zostanie wytypowana osoba i na tutaj tej rozmowie kwalifikacyjnej wypadnie bardzo dobrze, bo myślę, że już też Państwo wiecie, że są osoby, które potrafią super wypadać na rozmowach kwalifikacyjnych. W momencie, kiedy zostaną jak gdyby zaproszeni do takiej współpracy przez miesiąc, bo najpierw proponujemy miesięczną umowę zlecenie, to się okazuje, że oni są tak przerażeni tym, co się dzieje, że na przykład rezygnują. Albo my stwierdzamy, że ta osoba jednak coś nam nie pasuje, to nie jest ten poziom, o który nam chodzi i my rezygnujemy po prostu. Jasne, jasne. Tutaj jest bardzo wiele różnych takich szczegółów, czyli właśnie rozróżnienie recepcji od call center. Ostatnio rozmawiałem z właścicielem kilku lecznic weterynaryjnych w Niemczech i on mnie zapytał, co sądzę na temat założenia call center w lecznicy. Pytam się, no ale o co chodzi? Jakie call center? On mówi tak, no dobra, jest recepcja, recepcja obsługuje poczekalnie, obsługuje różnego rodzaju sprawy administracyjne, no ale co z telefonami tak naprawdę? I okazuje się, że w tej chwili już nowocześnie rozwiązana recepcja to nie jest tylko kontakt z klientami, ale osobna, dedykowana osoba, która tylko odbiera telefony. Co sądzisz na ten temat? No, co sądzę? No mogę się tu tylko uśmiechnąć, bo my generalnie już mniej więcej od jesieni szykujemy się właśnie do takiej zmiany. W tej chwili na recepcji u nas pracują minimum 3 recepcjonistki, z czego ta jedna przeważnie jest dedykowana do odbierania telefonów, czyli ona tylko obsługuje klientów w momentach, kiedy jest jak gdyby no, mocne nasilenie, robi się kolejka do drzwi i wtedy jak gdyby przystępuje do tej pracy odbierania telefonów. Ale śmieję się tutaj i doktor jak gdyby też już czasami mówi, że no nie wie, co z tym zrobić, bo się tak pół żartem, pół serio ostatnio doktorowi powiedziałam, że no musimy zrobić remont recepcji i niestety trzeba zrobić 4 stanowiska. Czyli prawdziwy call center. To teraz... Tak, odbierać, bo to jest uciążliwa, no bardzo uciążliwa. Myślę, że każdy lekarz weterynarii jak gdyby doskonale sobie zdaje sprawę, jak uciążliwe są telefony. A jasne. Telefon dzwoni non-stop. Coraz więcej. Powiem tak, no nawet ten Niemiec opowiadał mi, że do tego stopnia, że jego call center, jego wyobrażenie to jest zupełnie osobne stanowisko gdzieś na zapleczu, że nawet nie widzi tego całego rozgardiaszu, który jest w poczekalni, tylko po prostu jest osoba, która pracuje z telefonem i z komputerem. To już jest, uważam, taki następny etap rozwoju recepcji. Mam pytanie teraz do Grzegorza. Powiedz mi, Grzesiu, bo tak,
mówimy recepcja, administracja, rozmowy przez telefon, kontakt między pacjentami a lekarzami. A powiedz mi, co sądzisz na temat usług dodatkowych, które są w recepcji, czyli na przykład sklep do sprzedaż usług, nie wiem, rehabilitacja, groomer, coś, co jest bezpośrednio w przestrzeni recepcyjnej, a nie jest bezpośrednio pracą lekarza weterynarii. Jak ty, jako osoba, która no, jest bywała w świecie, widzi ten cały temat? Już, najpierw może nawiążę jeszcze do tego konceptu. Kiedyś po wizytowaniu jednej z placówek w Stanach wróciłem, to było z 8 lat temu chyba, już wtedy z Sylwią i z kierownictwem naszym prowadziliśmy poważne rozmowy na temat zrobienia czegoś call center u nas w Klinice, 8 lat temu już. Także ten temat już od dawien dawna, byłem pod wielkim wrażeniem, jak opowiadałem, jak to dwie panie siedzą w dużej klinice, dwie, później na popołudniu rozwiązanie trzy ze słuchawkami przy uszach, z mikrofonu przy ustach i zajmowały się tylko i wyłącznie odbieraniem telefonów i rozmową. Oczywiście. U nas jeszcze trochę do tego czasu brakuje, to tylko będzie w dużych placówkach, ale widać, jak tych zadań przybywa, jak ważne są telefony do praktyk weterynaryjnych. Na dzień dzisiejszy ja sobie nie wyobrażam w takiej praktyce kilkuosobowej, żeby lekarz odbierał telefony. Dla mnie to w ogóle jest rzecz nie do pomyślenia. Chodzi mi o czas, chyba że ma wolne. Między wizytami jest wolne, to tak. Ale tak to nie wyobrażam sobie. Jakie zadania jeszcze inne stoją przed recepcją u nas? U nas, tak jak wspomniałem, takim naszym wyobrażeniem, naszej wizji, jednym z zadań recepcji to jest skoordynowanie ruchu w klinice. Mamy osobno oddział rehabilitacji, ale tak staramy się tutaj Sylwia stara się zwracać uwagę na to, jeżeli mamy, tak jak wspomniała, na ostatnie ogłoszenie około 400 CV było, ale zgłasza się koło setki, to rzeczywiście selekcja jest bardzo ostra, już na podstawie przeglądu samych dokumentów, samego CV i na przykład potrzebujemy rozwijać się, coraz bardziej rozwijała się rehabilitacja, to udało się wyłuskać dwie, trzy osoby takie, które pokończyły kursy z rehabilitacji albo ludzkiej, albo zwierzęcej. Chciałem pracować w recepcji, układ doskonały, ale to jest wychwycenie odpowiednich ludzi już na etapie rekrutacji. I rzeczywiście dwie osoby, może sobie to poprawię, nie, dwie albo trzy osoby, jedna osoba była po rehabilitacji ludzkiej, dwie osoby po rehabilitacji małych zwierząt pracowały w rehabilitacji, pracowały w recepcji. Jedna już chyba czwarty rok pracuje. Początkowo pracowała połowę czasu spędzała w recepcji, bo więcej czasu nie potrzebowaliśmy. Połowę czasu spędzała w rehabilitacji, później w rehabilitacji w miarę upływu czasu przybywała pracy. Ona zadeklarowała się, że woli pracować w recepcji, pracuje do tej pory w recepcji. Także tutaj staramy się na takim etapie, ja myślę, że wielu praktyka, które się rozwijają, starać się ściągać pracowników i zatrudniać takich, którzy potrafią nie tylko mieć podjąć uwagi w momencie, jak się rozmawia, jak robią, ta osoba powinna umieć przeskoczyć z tematu na temat, ale takie, które potrafią też inne rzeczy robić. No, nie wyobrażam sobie w placówkach, gdzie wskazane, żeby zajmować się i tym, że pani w recepcji powiedziała, nie, ja niczym innym się nie zajmuję, moje miejsce jest tylko przy biurku. Co my na przykład robimy, żeby uaktywnić i poszerzyć też wiedzę i orientację o tym, co się u nas w klinice robi. Regularnie kiedyś panie z recepcji spędzały jeden dzień w szpitalu i na bloku operacyjnym i wydawałoby się po co. Słuchajcie, bardzo dużo dało to dziewczyny. One po raz pierwszy krew zobaczyły. Pod niektórymi nogi się robiły miękkie, ale one zupełnie inne pojęcie mają, jak rozmawiają z klientami, wiedzą, co to znaczy, co to jest stres dla jaki to jest stres dla zwierzęcia, bo też były w szpitalu przed wzięciem na blok operacji, po zakończeniu operacji. One tego psa pilnowały. W zupełnie innym tonie, one udzielają informacji, informują klientów, jak klient dzwoni, zdawany czuje się z operacji, proszę pana, byłam, widziałam, wybudza się, wszystko ok, mi się już powieki otwiera, ogonkiem pomachał, niby takie bardzo proste słowa, ale klienta to tak niesamowicie uspokaja. Także to jest moja odpowiedź na to, jeżeli w momencie rozwoju, jeżeli nie potrzebujemy na przykład rehabilitacji osoby, która przez cały dzień wypracowała, bo nie ma tyle pracy, stara się znaleźć taką osobę, która potrafi i w recepcji pracować, nie będzie kręcić nosem,
i potrafi podstawowe zabiegi rehabilitacyjne przeprowadzić. A jeżeli jest czas, przyjdzie druga osoba do recepcji, to żeby w szpitalu potrafiła wewnątrz wprowadzić na takim etapie. My jesteśmy w tej chwili na takim etapie, że pani w recepcji nie potrafi wewnątrz wprowadzić, ale my tego nie potrzebujemy. Natomiast to, żeby poszła i zobaczyła, jak to wygląda, żeby poczuła tą atmosferę w sali operacyjnej, w atmosferę w szpitalu, takie osoby mają zupełnie inny kontakt z właścicielem zwierząt. A na przykład, co sądzisz na temat posiadania sklepu w strefie recepcyjnej? Sklep, bardzo mi się podobają słowa, takie sformułowania Sylwii, która mówi, że od wielu lat sklep wspomaga klinikę, klinika wspomaga sklep. Tak, jedno pociąga drugie. Początkowo, w miarę jak placówka nasza rozwijała się, mieliśmy sprzedaż w recepcji, tak jak dużo placówek w tej chwili to prowadzi, ale okazało się, że sprzedaż zaczyna rosnąć. Pani w recepcji nie wydalają. Dobudowaliśmy kontener, do którego wchodziło się z budynku. Nie wyglądało to najładniej, ale zdało to doskonale egzamin i przy kolejnej rozbudowie naszej kliniki poświęciliśmy dużo uwagi na to, żeby zbudować sklep. Mam w tej chwili sklep o całkiem dużej powierzchni. W tej chwili nie wyobrażamy sobie, tak jak mówią, sklep podciąga klinikę, klinika podciąga sklep. Okay. Także jak patrzeć od recepcji, jeżeli warunki pozwolą na to, to osobny kąt czy osobne pomieszczenie urządzić. To bardzo Ci, Grzesiu, dziękuję. Chciałbym jeszcze zapytać Marcina Bojarskiego. Powiedz mi, jak, czy w ogóle zdarzają Wam się w... Marcin, słyszysz mnie? Tak. Dobrze. Marcin, powiedz mi, czy zdarzają Wam się w recepcji jakieś trudne sytuacje, takie, z którymi trzeba się zmierzyć, czyli załóżmy właśnie ten rozemocjonowany klient, o którym wspominała Sylwia, czy na przykład coś takiego, że przychodzi zwierzę w ciężkim stanie, na przykład, nie wiem, skręt żołądka u doga niemieckiego, czy jakieś nagłe krwawienie i tak dalej. Jak sobie twoja recepcja, recepcjonistki, pracownicy sobie radzą z taką sytuacją? Bo wszyscy sobie wyobrażają, że jest tak, telefon, praca biurowa, komputer i tak dalej, a tutaj mamy naprawdę żywy problem. Jak takie kryzysy rozwiązujecie u siebie? Ja nawiążę do słów Grzegorza. Na pewno bardzo ważną rzeczą jest, żeby osoby, które komunikują się w naszym imieniu, lekarzy, personelu technicznego, żeby zdawały sobie sprawę, jak wygląda ta rzeczywistość od kuchni. Akurat u mnie w klinice tak się historycznie złożyło, że panie, które pracują w recepcji, wcześniej, kiedy siłą rzeczy zespół był mniejszy, również pomagały przy operacjach, znają rzeczywistość szpitalną, znają procedury laboratoryjne. Teraz są skoncentrowane tylko na pracy właśnie typowo recepcyjnej, ale mają tę perspektywę, że potrafią sobie wyobrazić pewne procesy, zwizualizować i mogą bardzo profesjonalnie to przedstawić klientowi, tak? Łącznie z tym, że mniej więcej jaki będzie czas, dlaczego jest taka kolejność, a nie inna. I to naprawdę jest, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, jeżeli ktoś myśli o programie szkolenia swoich pracowników recepcji, to powinni znać, jak wygląda praca całej kliniki od kuchni. To na pewno potwierdzam. I mając takie obycie, również wtedy jest łatwiej im reagować w sytuacjach stresowych. No, my staramy się tak sytuację rozwiązać, szczególnie jeżeli chodzi o pacjentów, którzy potencjalnie są w stanie zagrożenia życia, że dysponujemy pomieszczeniami takimi izolatkami. Nie pozwalamy na to, żeby tacy pacjenci byli w tej strefie bezpośredniej obsługi. Jeżeli jesteśmy uprzedzeni telefonicznie przez właściciela, to wtedy mamy tak zwaną krótką drogę, prawda? Od razu trafia do izolatki czy do pomieszczeń przedzabiegowych. Są lekarze, którzy oceniają takiego pacjenta, także to się szybko, sprawnie odbywa. Jeżeli cały personel lekarski, no czasami są takie sytuacje, jest zaangażowany w jakieś inne czynności, to technicy też potrafią na podstawie oceny podstawowych parametrów życiowych określić, co się dzieje i na ile ten problem jest istotny i wtedy odpowiednio zareagować, ściągając lekarza, który się zajmuje sprawami takimi, które może przerwać. Także na pewno nie zostawiamy tego problemu jak gdyby na barkach samej recepcji. Oczywiście. Osoby pracujące mają odpowiednie schematy postępowania, bo to jest klucz. Tak naprawdę te trudne sytuacje to są w pierwszej mierze emocjonalnie i z takiego poczucia, no przecież pracujemy w klinice, więc chcemy to życie zwierząt ratować.
Więc to jest takie napięcie, czy temu sprostamy, czy tego psa, gdzie właściciel dzwoni minutę wcześniej, że właśnie go tam gdzieś wyjął spod samochodu poturbowanego i on go tam do nas niesie, czy my będziemy w stanie sprostać. Drugą sprawą to są kwestie emocji związanych, no niestety tutaj powiem, z takim agresywnym, no niesympatycznym, niekulturalnym odnoszeniem się właścicieli. I myślę, że tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, jak w dzisiejszych czasach kultura mediów społecznościowych, tak, łatwość formułowania opinii, rzucania bez żadnej odpowiedzialności, gdzie osoby wiedzą, ile z siebie dały, organizując chociażby właśnie takie przyjęcie takiego psa i tak dalej, i tak dalej. Ale z różnych przyczyn, na przykład to się kończy, no niepomyślnie, niezależnych od nas, tylko po prostu czy uraz był zbyt rozległy, czy inne okoliczności sprawiły, że te nasze działania nie były satysfakcjonujące dla właściciela i wtedy ci właściciele nie mają problemów, żeby pisać o tym, jaka recepcja jest zła, jaka jest głupia, obarczać, prawda, za złe przyjęcie, za to, że coś było po prostu niemożliwe, bo nie wszystko w życiu jest możliwe. Do wielu osób to nie dociera, żyją w ułudzie takiej telewizyjno-internetowej, więc oprócz szkolenia recepcjonistów w tym zakresie, co się dzieje w tej naszej weterynaryjnej rzeczywistości, na pewno to, co Sylwia też mówiła, takie podejście właśnie w stronę takie psychologiczne, wyposażenie tych ludzi w odpowiednie narzędzia pozwalają też redukować poziom stresu, nie tylko swojego, ale też jakby pacyfikować tych właścicieli. Tak. Takie umiejętności na pewno pozwalają rozwiązać, jeśli nie 100%, to przynajmniej dużą część tych trudnych sytuacji. I wtedy te wszystkie rzeczy no, dają satysfakcję dobrze wykonanej pracy. Jasne. I jeżeli mamy tak sformułowany cel i mamy do tego narzędzia, to z tego płynie satysfakcja. No właśnie, tutaj Marcin, bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś, ponieważ w tej chwili, kiedy my jesteśmy w trakcie rekrutacji na stanowiska recepcyjne, okazuje się, że ludzie przychodzą do pracy w lecznicy dla zwierząt, myślą, że będą pracowali ze zwierzętami, czyli to stwierdzenie dla zwierząt jest dla nich takim na pierwszym miejscu. Natomiast niestety okazuje się, że to jest przypadek pracy jednak z klientem, z człowiekiem, z ludźmi, a jeszcze z ludźmi pod wpływem bardzo, bardzo silnego stresu. Dlatego te właśnie sytuacje takie kryzysowe w każdej recepcji, no na pewno się zdarzają i trzeba będzie w jakiś sposób nimi zarządzać. Tutaj mam pytanie od uczestników, na przykład, czy w twojej recepcji pracownik recepcji również sprzedaje w sklepie, obsługuje sklep, czy czymś takim się nie zajmuje? Jak to u ciebie wygląda? U mnie. Tak, Marcin. Moją lecznicę ja budowałem w roku 98, więc na dobrą sprawę w ówczesnych realiach nawet nie było możliwości, żeby podpatrzeć, bo rynek był na zupełnie innym etapie. Weterynaria funkcjonowała zupełnie inaczej niż dzisiaj. I technicznie mamy po prostu rozdzielone. Jest osobne wejście do sklepu, osobne jest na poczekalnię. Natomiast kwestia, to o czym mówiła Sylwia, oferty związanej chociażby z pakietami VetiCover, podpowiedź, jak można efektywniej przeznaczyć swoje środki na pełniejszą profilaktykę, sprzedaż różnego rodzaju środków, które są dostępne bez recepty, tak, tylko ektopasożytom, endopasożytom, to realizuje recepcja. Sklep u mnie jest oddzielnie. Oddzielnie, okej. Okay. Czyli już masz w sposób taki bardzo, bardzo profesjonalny to wszystko zorganizowane. Tutaj jest bardzo takie trudne pytanie osobiste, kieruję do Sylwii Nowakowskiej. Jeden z uczestników pyta się, jakie są średnie zarobki na stanowisku recepcyjnym? No w domyśle pewnie, ile kosztuje utrzymanie takiego etatu recepcyjnego? Znaczy powiem tak, no to wszystko też, ja mogę powiedzieć na zasadzie takiej, ile u nas na przykład średnio zarabia ta recepcjonistka, natomiast wiadomo, że to też jest uzależnione od regionu, w którym, że tak powiem, zakład działa, tak, bo no trudno, żeby porównywać, nie wiem, no z jakiejś mniejszej miejscowości tutaj średnie zarobki recepcjonistki w Poznaniu. U nas mogę powiedzieć, że te zarobki kształtują się na poziomie, jak gdyby, powiem tak, bo to jest też
ciężko powiedzieć na zasadzie takiej, bo porównać, tak? Czy bardziej jest nam potrzebny technik, czy recepcjonistka, jak to przekalkulować. Tak. I biorąc pod uwagę też, że na przykład u nas są porobione, ponieważ jest w szpitalu ścieżka kariery i są różne jak gdyby stopnie zaawansowania, jeśli chodzi o pracowników w szpitalu, czy w ogóle średniego personelu, to recepcjonistka, jak mamy 4 poziomy, to recepcjonistka u nas zarabia no tak mniej więcej na środku poziomu średniego personelu. Czyli mówimy tutaj o kwocie około 3 tysięcy netto do 3,5 tysiąca, jeżeli chodzi o już takie dobre recepcjonistki. Tak? Okej, czyli można powiedzieć, że wykwalifikowany personel zarabia adekwatne pieniądze. Dokładnie tak. Czyli tak to wygląda. U nas jest tak, że my dążymy do tego, że przez ścieżkę kariery, żeby z tego pracownika jak gdyby, owszem, my chcemy zapłacić, ale takiemu, którego jesteśmy w stanie jak gdyby na każde miejsce postawić. Tak? Jasne. Tutaj jeszcze dr Ingarden pyta, przy tak bardzo bogatej recepcji 12-osobowej, że biorąc pod uwagę aż tak dużą recepcję, to zastanawia się, to ile tak naprawdę osób pracuje w całej klinice, jeżeli musi być obsługiwana ona przez 12 osób. Także zdradźcie nam tą tajemnicę. No na dzień dzisiejszy to mamy 80 osób. No robi wrażenie, powiem szczerze. Jeżeli można jeszcze jedną rzecz dorzucić odnośnie ilości osób. Na przestrzeni lat, jak Sylwia przychodziła, prowadziliśmy rozmowy, nasze administracyjne, zresztą tak propos samej organizacji, co tydzień mamy spotkania i z lekarzami, z całą załogą, ci wszyscy, którzy mogą być, i z lekarzami, z sąsiednim personelem, z recepcją, raz w tygodniu, regularnie. To jest święta rzecz. Oczywiście z powodu pandemii teraz zawieszone są te spotkania. Bardzo dużo pomagają, a odnośnie recepcji, oprócz tego mamy spotkania administracyjne i już przed laty Sylwia podczas jednego takiego spotkania mówi, że przydałaby się pani w recepcji. Drapię się po głowie, zaraz, to co Konrad mówi, ile to nas będzie więcej kosztowało? I mówię, Sylwio, poczekaj, tak, bo ja myślę, że wielu z was myśli tymi kategoriami, ja myślałem. Jak zmieniłem swoje podejście do tego? I to było na etapie, gdzie było 5-6 recepcjonistek. Dał mi się powie, Sylwio, ale ile nas to będzie kosztowało? No ale proszę zobaczyć, nie ma kto telefonów odbierać. Jedna pójdzie na zwolnienie lekarskie, na urlop, nie ma kim pracować. Okej, Sylwio, w porządku. Mija rok, dwa, znowu to samo pytanie i prośba. Czy nie moglibyśmy zatrudnić się dodatkowo jednej osoby w recepcji? Sylwio, ile to nas będzie kosztowało? No ale proszę zobaczyć, co się w tej recepcji dzieje. I w tej chwili, ja się sam siebie śmieję, w tej chwili mamy 12 osób w recepcji. Sylwia na jednym ze spotkań administracyjnych mówi, że chciałaby poprowadzić rekrutację, kolejne osoby do rekrutacji. Ja tylko zadam pytanie, Sylwio, czy ja dobrze słyszę, kolejne osoby? Tak, kolejne osoby. Słuchajcie, żadnych pytań już nie mam. Widzę, co robi recepcja, jak wpływa to na organizację pracy, a pośrednio też na przypływ finansów. Pośrednio to nie przelicza się tego, prosto, ale o ile poprawia to organizację pracy. Także tutaj też taka dygresja i odpowiedź na to, co powiedziałeś, o co zapytałeś i co powiedziałeś, że wielu uczestników naszego webinara może się zastanawiać, no tak, ale czy mnie stać na to? No właśnie, dokładnie tak. Okazuje się, że tutaj z Waszych słów wynika, że recepcja staje się rzeczywiście tym prawdziwym centrum przychodni weterynaryjnej, nie tylko naszą wizytówką, ale miejscem, gdzie dochodzi do takiego całościowego zarządzania ruchem pacjentów, ustalaniem pracy lekarzy, techników i tak dalej. Bardzo mnie interesuje tak w szczegółach, może nie za głębokich, ale mimo wszystko, w jaki sposób masz, Marcinie, rozwiązaną komunikację pomiędzy recepcją a lekarzami? Bo wiadomo, że recepcja kontaktuje się z klientem i musi przekazać tą informację lekarzom, prawda? I tutaj musi to wszystko w jakiś sposób bardzo płynnie funkcjonować. Czy to są, nie wiem, maile, telefony, system komputerowy, nie wiem, pagery, jakieś wewnętrzne, nie wiem, liściki, czy jakieś tajne sposoby. W jaki sposób ta recepcja wpływa na pracę
na pracę właśnie lekarzy, w jaki sposób się komunikują. Na przykład dzwoni pani Ksińska, że pikuś miał zabieg i się niezbyt dobrze czuje i trzeba zawiadomić lekarza o tym wszystkim. Jak to masz skonstruowane? Bo w każdej dużej firmie, wytłumaczę się, to każdy, kto zna się troszeczkę na zarządzaniu, szczególnie dużymi zespołami, wie, że tworzą się takie, powiedzmy, w firmach silosy, czyli osobno recepcjoniści, osobno lekarze, osobno technicy. Jak ta komunikacja między nimi wygląda u ciebie w firmie? Marcin. Znaczy, zastanawiając się nad tą kwestią, którą teraz poruszyłeś, no, mówiąc o tych liścikach, czy tak mówisz, że tam dzwoni właścicielka fikusia, ja myślę, że tutaj warto przejść tak od szczegółu do ogółu, czyli zdać sobie sprawę z tego, że recepcja, kontaktując się ze światem zewnętrznym, czyli tak naprawdę z problemami, które do nas sprowadzają właścicieli zwierząt, ci ludzie zazwyczaj nie mają medycznego wykształcenia, wiedzy weterynaryjnej, formułują swoje komunikaty i obawy na swój sposób. I teraz recepcjonista w żaden sposób nie może być głuchym telefonem, bezwiednie powtarzającym to, co powiedziała ta osoba z zewnątrz. Jasne. On powinien te oczekiwania umieć przełożyć, powinna potrafić ta osoba przełożyć na język, czy sformułowania, czy pojęcia, które są czytelne dla wszystkich członków zespołu. Według mnie nieodzowną kwestią jest zdefiniowanie zakresów swoich usług, ustalenie katalogu usług. I wtedy te potrzeby, te kłopoty zgłaszane przez właścicieli są odpowiednio definiowane, są odpowiednio rozpoznawane. Taki prosty przykład, i to z którego zaśmiewaliśmy się na którymś z naszych zebrań, gdzie właściciel dzwoni do lecznicy, że jego pies non-stop leje i on koniecznie musi się spotkać z lekarzem X. I pani recepcjonistka, no to dla mnie fenomenalne po prostu zagranie, pytała, leje, czyli ma pan na myśli niekontrolowane oddawanie moczu, czy tak? I takie zagranie powoduje, że ta osoba już się stara tej recepcjonistce dokładnie wytłumaczyć, o co chodzi, jeszcze upewniając się, czy ona dokładnie zrozumiała. To jest. Pozwala recepcjonistce stwierdzić, o co tak naprawdę chodzi. Potrafi to zakwalifikować, że chodzi o konieczność wizyty, badania klinicznego. My mamy taką usługę skatalogowaną, wiadomo, ile mniej więcej czasu zajmuje, wiadomo, kto na jakim poziomie te usługi realizuje, wiadomo, kiedy jest dostępna, wiadomo, w jakim pomieszczeniu, całość jest zaplanowana, przekazana. Automatycznie pozostali członkowie zespołu widzą w terminarzu wpisane, aha, ten lekarz ma zabukowaną wizytę, badanie kliniczne na tą porę, wiadomo, czym się będzie zajmował. Inny lekarz ma zabukowaną kontrolę, wiadomo, czym się będzie zajmował. Wszystko jest jasne, zrozumiałe. Zwrotny komunikat też idzie, bo te usługi są rozliczane również według pozycji katalogu usług. Recepcjonista to wszystko sobie jest w stanie prześledzić. I po prostu głównie chodzi według mnie o takie uniwersalne stworzenie takiego kodu wewnętrznego, gdzie wszyscy członkowie zespołu komunikują się dzięki tym wspólnym definicjom, a jednocześnie pozwala to ogarnąć no, może problemu, z którymi się do nas właściciele zgłaszają. No, moje gratulacje, Marcinie, że masz to tak fajnie wszystko zorganizowane. Znaczy, to jest idea, tak? To jest ja cel, wiem, natomiast cały czas dążymy. Natomiast moje gratulacje, że masz tak wyedukowane recepcjonistki, które potrafią w tak profesjonalny sposób rozmawiać z klientami, bo po pierwsze ty masz właściwą informację, a klient wie, że jest właściwie obsłużony. Powiedz mi troszeczkę bardziej w szczególe w takim razie, jak u ciebie wygląda proces wprowadzania nowej osoby, która pracuje na recepcji? To jest też pytanie jednego z uczestników, czyli kto jest odpowiedzialny za nadzór oraz wdrożenie recepcjonistki w okresie próby? Jak to u ciebie wygląda? Później zapytam o to samo Sylwię. Znaczy szczęśliwie akurat u nas nie było takiej potrzeby. Te rzeczy, które się wytworzyły i które funkcjonują, to jest doświadczenie lat i te osoby po prostu siłą rzeczy nabywały te kompetencje. Mieliśmy taką sytuację, gdzie jedna z pań była na urlopie macierzyńskim i przez pewien czas część funkcji recepcyjnej pełnili technicy i wtedy była taka potrzeba, żeby właśnie wdrożyć te czynności. No nieocenioną sprawą jest jednak stworzenie chociażby podstaw takich standardów,
chociażby sposobu odbierania telefonów, formułowania informacji. Bez takich wskazań naprawdę trudno się takiej osobie z zewnątrz, która musi to, jak to my mówimy, ogarnąć w ciągu kilku czy kilkunastu dni, bardzo trudno odnaleźć. Bez skatalogowania tych czynności, bez nazwania, bez określenia kompetencji, kto ma się czym zajmować. Jasne. Czyli to nie jest taka tajna wiedza mówiona, przekazywana z pokolenia na pokolenie, tylko jest dokładnie spisane i w jakiś sposób skatalogowane, gdzie można komuś przekazać. To jest procedura rozmowy przez telefon, to jest procedura rejestracji wizyty, to jest procedura w stanach nagłych. To masz na myśli, tak? To są kwestie płatności, na przykład z góry jest powiedziane, jakie są formy u nas płatności, jak one są realizowane. Jasne. Czyli każdy klient, który ma jakiś problem, to wie, że jest płatność gotówką, płatność kartą, albo są we tiracy. Innych form nie ma. Jasne. Więc wszystkie inne kwestie po prostu. Więc jeżeli z góry jest podana informacja, jaka ma wypłynąć do klienta, tak, no to w tym momencie te osoby mają znacząco ułatwione zadanie. Jasne. A Sylwia, jak to u Was wygląda, kwestia wdrażania takiego nowego pracownika, przekazywania jakiegoś tam, powiedzmy, know-how, w jaki sposób ta recepcja pracuje? Jak Wy wdrażacie takich nowych ludzi, jak ich uczycie? No, u nas to wygląda troszkę inaczej. Owszem, mamy również standardy, które i procedury, które jak gdyby obowiązują wszystkich pracowników recepcji. Zresztą w ogóle mamy różnego rodzaju standardy i procedury dla wszystkich działów, jak gdyby, które są w klinice. I tak samo jeśli chodzi o obsługę klienta. Zresztą żeśmy dwukrotnie już robili takie szkolenie właśnie z obsługi klienta, które zbudowało nasze standardy i jak gdyby pozwoliło, jak gdyby, żeby to wyglądało mniej więcej, żeby każdy wiedział, co w danym momencie ma robić, ale jeśli chodzi o wdrażanie, to w naszym przypadku jest tak, że wdrażają tutaj kierowniczki, tak? Czyli taka osoba przez miesiąc jak gdyby jest cały czas pod opieką jak gdyby takiej no, mentorki, można powiedzieć. Jasne. Która po kolei każdą procedurę omawia, przepracowuje, nawet jak już wchodzi na recepcję do obsługi ta osoba, to przy niej jest kierowniczka, która cały czas jak gdyby patrzy na to, jak ona to robi, ewentualnie koryguje to, co ona robi. Oczywiście cały czas udziela pytań, odpowiedzi na pytania. No w ten sposób to wygląda. W naszej klinice nie ukrywam, że jeśli chodzi o wykształcenie takiej pełnowartościowej recepcjonistki czy recepcjonisty, to oczywiście nie wystarcza ten miesiąc, żeby to było jasno. My przyjmujemy, że taka osoba, która może zostać na dyżurze, nigdy nie zostaje sama, bo my nie mamy już w tej chwili dyżurów, gdzie pracuje jedna recepcjonistka. Więc zawsze na przykład w niedzielę czy w święta to są też minimum dwie na zmianie, więc jest zawsze ta jedna starsza, doświadczona i wtedy ta młodsza, ale taki moment następuje mniej więcej po około 3 miesiącach. To jest najwcześniej, kiedy taki pracownik może jak gdyby być puszczony już tak zupełnie bez opieki. Bez opieki, super. No powiem szczerze, no jestem pod wrażeniem tego, jak to wszystko jest zorganizowane, to wszystko jest przede mną, natomiast dzięki tym wszystkim informacjom mniej więcej wiem, jak to wszystko powinno wyglądać. Mam jeszcze takie spostrzeżenia. Tutaj dr Ingarden jeszcze pisze o tym, że u niego pracownicy są tacy multipotentni, czyli technicy weterynarii są również recepcjonistami, zmieniają się i tak dalej, więc okazuje się, że taki model też na rynku, słuchajcie, istnieje. Okazuje się, że można też taki model hybrydowy zastosować. Jacku, bardzo dziękuję za podzielenie się z nami tą informacją. Proszę Państwa, ja jestem w pełni usatysfakcjonowany, jeśli chodzi o tą wiedzę. Teraz głos jest dla Was, uczestników naszego forum. Jeżeli macie ochotę, tutaj bym bardzo poprosił osobę zajmującą się sprawami technicznymi, pana Jurka Matłosza, żeby zdjął ograniczenia mikrofonów z uczestników i bardzo, bardzo bym prosił o zadawanie pytań, tylko po prostu pojedynczo, żebyśmy wszyscy nie mówili. Mamy naszych zaproszonych gości, możemy zadać pytania, ale możemy też podzielić się własnymi spostrzeżeniami. Państwo, którzy mają recepcję, mają doświadczenia, czy którzy chcą zbudować recepcję, Wasze uwagi są bardzo mile widziane. Poproszę.
Ktoś chce zadać jakieś pytania? Mam tutaj pytanie z czatu. Kto i w jaki sposób pilnuje standardów pracy pracowników recepcji, wyłapuje i weryfikuje błędy? Może Sylwia powie coś na ten temat. Znaczy tak, no to w większości u nas, powtórzę się, jest kierownictwo, które odpowiada za to. Mamy dlatego dwie kierowniczki, żeby no raczej było zawsze tak, że na każdej zmianie, czyli i na pierwszej, i na drugiej, ktoś z kierownictwa był. Ale oczywiście również jest tak, że my sami jak gdyby kontrolujemy, czyli ja przechodząc przez recepcję i czasami jak coś mi zapadnie, wpadnie mi w oko, że coś jest nie tak, czy doktor, czy inni pracownicy również to wychwytują i to staramy się korygować. Także no, wiemy wszyscy, że no, wszyscy gramy do jednej ramki, tak? Więc im po prostu, nikt też z recepcji u nas się o to nie obraża, czy nie robi jakichś problemów. Często jest też tak, że z reklamacji wychodzą pewne rzeczy, tak? Dokładnie. No bo nie oszukujmy się, ja zawsze, ja nie nastawiam się negatywnie na reklamację, bo jest to dla nas też również sygnał, że ciągle musimy coś poprawiać, tak? To nie jest tak, że osiągniemy kiedyś no ten już taki idealny stan, bo takiego stanu nigdy nie osiągniemy. To jak ja pracuję no już ponad 20 lat, nie powiem ile nawet, bo mnie to przytłacza, że już taka stara jestem, że tak powiem, w weterynarii i związana jestem jak gdyby z doktorem Wąsiatyczem i kliniką, no to się tak zmieniało. Zmienia się profil klienta. I jak gdyby ta obsługa musi być na innym poziomie. No wszystko musi być naprawdę na innym poziomie. Więc ta recepcja niestety też się zmienia. Ona non-stop się zmienia. Tutaj mam dwa takie spostrzeżenia. Już Grzegorz, tutaj wszyscy w trójkę w międzyczasie mówiliście, w trakcie naszych zebrań, w trakcie naszych spotkań i tak dalej. To uważam, że jest bardzo ważny element pracy całego zespołu, czyli żeby od czasu do czasu wszyscy się razem spotkali, przepracowali, przedyskutowali to, co się dzieje w naszej pracy. I uważam, że to też jest fajny element podnoszenia jakości obsługi, ponieważ nikt lepiej nie oceni naszej obsługi jak koledzy, którzy razem z nami pracują. Także spotkanie i omawianie tego, jak my pracujemy, uważam, że też jest elementem tego, co tutaj właśnie uczestnik pytał. Proszę Cię, Grzegorz. To jest bardzo ważne. Dla mnie było pytanie, gdzie jeden z uczestników albo uczestniczka zadała, jak pilnujemy standardów. Tutaj chciałem jeszcze uzupełnić wypowiedź Sylwii o jedną rzecz, która wydaje mi się, że jest doskonałym instrumentem, narzędziem do pilnowania i ciągłości zachowania tych standardów. Sylwia wprowadziła nas arkusze, formularze oceny każdego pracownika. To są tutaj średni personel medyczny, czyli ci asystenci lekarzy i ta część pracowników, która pracuje głównie w szpitalu i osobno cały zespół recepcji. Jest kilka punktów, jeżeli byłeś zainteresowany, to sobie może powiedzieć, jakie punkty brane są pod uwagę, między innymi dyscyplina, między innymi szybkość odbierania telefonów, między innymi jakość obsługi klienta, współpraca z współpracownikami, z lekarzami i każdy z tych elementów jest punktowany, konkretna wymierna skala od do. Za każdy punkt jest określona premia, uznaniowa na koniec miesiąca. To wszystko jest sumowane i jeżeli pracownik jest na koniec określony według tych wszystkich kryteriów, wychodzi na przykład tak, że wszystko jest super, z ludźmi rozmawia wspaniale, współpracuje z lekarzami, z osiem personelem bardzo fajnie, ale jest leniuszkiem do odbierania telefonów. Dostaje punkty, nie 5 punktów, tylko dostaje 3 punkty. To jego kosztuje na przykład 50 zł. Oczywiście jest rozmowa na koniec miesiąca kierownika recepcji o tym, że no niestety w tym miesiącu kilka razy zdarzyło się, że z opóźnieniem były odbierane telefony w momencie, kiedy ta osoba mogła. No działa to jak taki łagodny bicz, to jest chleb powszedni u nas i to jest odpowiedź, wydaje mi się, dodatkowa na to pytanie, jak pilnujemy standardy, bo wprowadzić standardy to nie sztuka, ale pilnować, żeby te standardy były cały czas utrzymywane. To następna rzecz. Tutaj mam takie spostrzeżenie, bo zwróćcie uwagę,
Cały czas zawód lekarza weterynarii uważamy, że jesteśmy wolnym zawodem. Mamy swobodę w podejmowaniu decyzji co do metod diagnostycznych, metod terapii. Natomiast te właśnie procedury, te standardy, to jest coś, co powiedzmy tak nie do końca nam leży jako tym wolnym duchom, ptakom. Natomiast zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W tej chwili coraz więcej naszych klientów pracuje w różnego rodzaju dobrze zorganizowanych strukturach, w korporacjach, w miejscach, gdzie oni cały czas stykają się ze standardami postępowania, ze standardami obsługi klienta, standardami jakości i tak dalej. I oni przez ten pryzmat również nas oceniają, więc my jesteśmy no niestety skazani na tego typu rzeczy, więc no tutaj jest fajnie, że gościmy Grzegorza i Sylwię, którzy mogą nam troszeczkę więcej powiedzieć na ten temat. I to nawiązuje tutaj do pytania jednego z uczestników. A przepraszam, to ja mam od razu pytanie też. Tak, proszę. W jaki sposób w tak dużej klinice i w tak dużym zespole recepcyjnym Państwo kontrolujecie, żeby... Coś ucichło? A teraz słychać? O teraz, tak, w dużym zespole. Bo jestem ciekawa właśnie, na jakiej zasadzie w tak dużym zespole jesteście Państwo w stanie kontrolować przepływ pieniędzy. No wiadomo, zaufanie zaufaniem, no ale jednak pieniądze duże są na pewno, więc tak, dokładnie, więc w jaki sposób ta kontrola jest? To może ja tutaj odpowiem. No my jesteśmy w tej chwili już, jeśli chodzi o działalność spółką z OO, spółką komandytową na pełnej księgowości i mało tego, że nasza recepcjonistka musi się rozliczyć jak gdyby z wizyt, ze wszystkiego kończy zmianę, to jeszcze jak gdyby wszystko musi się zgadzać, wszystko jest jak gdyby nabijane na kasę fiskalną, wprowadzić do programu księgowego Optima i tam się musi zgadzać grosz do grosza. Tam nie ma, że mi zabraknie nawet jednego grosza. Nie ma takiej opcji. Kontrolowane jest to również przez księgowość. Każda zmiana jest rozliczana przez dziewczynę w księgowości, która sprawdza pod względem Optimy, czy się wszystko zgadza, czy się zgadza wszystko z wpływem gotówkowym, czy się zgadza z wpływem z kart, czy jeżeli były przelewy, czy jest jak gdyby to odnotowane, że do wystawienia faktury. Także u nas jak gdyby to jest, znaczy u nas nie ma w tej chwili problemu, nie ma możliwości, żeby się kasa nie zgadzała. Jasne. Dokładnie, no to podlega po prostu zwykłym operacjom księgowym. Lekarze wpisują usługi, tak naprawdę nie dotyczą ich pieniądza. Wpisują, nazywają te wszystkie rzeczy, które się dzieją w gabinecie według pozycji katalogu. Każdej pozycji opowiadają odpowiednie kwoty, które się pojawiają na recepcji w centrali. No i wszystko się musi zgadzać, tak jak tutaj Sylwia powiedziała. To jest po prostu praca księgowa. Do tego są narzędzia w postaci programów, w postaci list, w postaci dokumentów. I każda zrealizowana usługa no, równa się odpowiednia ilość pieniędzy. Te pieniądze się muszą znaleźć albo na koncie, albo w kasie. Wszystko się musi po prostu zgadzać. Jasne. Grzegorz? Tak, w tej chwili jesteśmy spółką, tak jak Sylwia powiedziała wcześniej, jak nie byliśmy, to niestety, ale to, co koleżanka zapytała, to mi spędziło sen iluś nocy. I niestety, ale osobiście przy takim zespole musiałem się zabawić detektywa, poleciały głowy. Były kradzieże pieniędzy z recepcji. Także tutaj wiem, że takie rzeczy się dzieją, bo są możliwości. Osoba, która w recepcji popracuje trochę, to wie, jak słyszę, rozmawiając z lekarzami, pytam się, jaki jest przepływ pieniędzy. Jak słyszę, że w recepcji piszą, to wpisuję na karteczce, wpisuję na kasę fiskalną, też było wpisywane na kasę fiskalną, a były dosyć duże przekręty. Także tutaj ja nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach, ale myślę, że wielu z Was zastanawia się nad tym. Ja zawsze wychodzę z założenia. Zaufanie tak, ograniczone i znaleźć system kontroli wyrywkowej, nie ciągłej, bo jak będziemy ciągle kontrolować, to daleko nie pojedziemy z tym, ale tak robić. No to nie była, to była bardzo nieprzyjemna sytuacja wtedy, jak Sylwia pamięta, u nas w klinice,
Zdarzyło się i ja myślę, że w wielu placówkach się takie rzeczy, tam gdzie nie ma takiej ścisłego obiegu, mogą się zdarzać, dlatego zaufanie zaufaniem, ale zastanowić nad systemem kontroli, jaki powinien być. Dopytam troszeczkę, czyli w waszych placówkach recepcja przyjmuje pieniądze. Nie ma takiej opcji, żeby przyjął lekarz, który robi jakąś usługę, technik, który asystuje przy tej usłudze, za wystawianie rachunku jest odpowiedzialny lekarz weterynarii, natomiast za przyjęcie pieniędzy w takiej czy innej formie jest odpowiedzialna tylko recepcja. Dobrze zrozumiałem? Tak. Okej. No, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba ten system. Tutaj jest wiele pytań jeszcze od uczestników. Jeżeli ktoś by chciał głosowo, personalnie zadać, to zapraszam. Jakieś pytanie? Nie słyszymy coś tu. Jakiś problem systemowy. Bo mikrofon jest odblokowany, ale niestety nie słyszymy nic. Może proszę napisać. Pytanie jest takie, tutaj jedna z osób pytała się, zaciekawiona była czterostopniowym systemem oceny, bo tutaj było recepcji, natomiast wiem, że to chodzi o czterostopniowy system oceny i awansu techników w waszej klinice. Tutaj ktoś był zaciekawiony tym. Znaczy tak, no wychodzimy z założenia, że wiadomo, ludzie no, muszą dążyć do jakiegoś celu, nie oszukujmy się, tak? To jest jak gdyby, no to wynika z uwarunkowań psychologicznych człowieka, że muszą widzieć gdzieś jakiś cel. Więc w naszej klinice wygląda to tak, że został stworzony podział i jak gdyby na 4 stopnie zaawansowania, jeśli chodzi o technika weterynarii i mamy młodszego asystenta weterynaryjnego, mamy asystenta weterynaryjnego, mamy asystenta weterynaryjnego wykwalifikowanego, asystenta weterynaryjnego wysoko wykwalifikowanego. One się oczywiście różnią i możliwością, każdy z tych stopni wiadomo, że ma inny zakres umiejętności, tak? Oni się pną w górę po prostu po tej drabince, co jest dla nich też istotne, bo wiadomo, że zróżnicowane jest wynagrodzenie na każdym ze stopni. Okej, czyli to jest system czysto z jednej strony motywacyjny dla pracownika i dla was bardzo korzystny, ponieważ dzięki temu macie ludzi, którzy ciągle się kształcą i którym zależy na tym kształceniu. Super sprawa, jestem naprawdę pod wrażeniem. Chciałem jeszcze uzupełnić to co Sylwia powiedziała. To bardzo istotne, bardzo w istotny sposób wpływa na wielu pracowników, którzy po 4, 5, 6 lat pracy popadają w taką codzienność, a on już nic więcej nie zrobi. Dużo więcej pieniążków nie zarobi, a u nas, odkąd ten system został wprowadzony, to rzeczywiście pracownicy, i to są egzaminy takie wewnętrzne, ale wcale za pierwszym razem nie muszą zdawać. Mają po 2, po 3 podejścia. Nie będę w szczegóły wchodzić, ale to, o czym sobie powiedziała, ale to jest sposób na rozwój pracownika. Pracownik taki czuje się lepiej w porównaniu z tymi pracownikami, którzy jeszcze tego poziomu nie osiągnęli, no i ma to odbicie też finansowe. Jasne. Tutaj jeszcze takie pytania troszeczkę bardziej prowokacyjne, a na przykład co robicie, na przykład Marcin, jak ci się któregoś dnia kasa nie zgadza na koniec dnia? No to dokładnie sprawdzamy, w którym miejscu. Najczęściej to jest błąd ludzki, wynikający z jakiejś tam powiedzmy pomyłki. Jasne. Natomiast na takich sytuacji, o których mówił Grzegorz, no ja na szczęście nie musiałem weryfikować. To też wynika może ze skali, tak? No, jasne. W porównaniu z w ogóle to, o czym mówimy tutaj, to klinika doktora Grzegorza no jest unikatowa w skali kraju. Tak, to wiem. Więc moja perspektywa jest o wiele węższa i to wszystko się bardziej dzieje w zasięgu mojego wzroku, tak, mojej żony wzroku, osób najbardziej zainteresowanych. No i tak jak mówię, najczęściej to są pomyłki jakieś takie mechaniczne, techniczne, więc po sprawdzeniu ważne jest to, że jest to sprawdzę, bo jest dokumentacja leczenia. Pozycje nie są wpisywane na widzimisię jako usługa weterynaryjna, tylko tym działaniom odpowiadają odpowiednio przyporządkowane wartości. Jest stworzona dokumentacja, bo to wszystko spływa w postaci wystawionych rachunków. Jest lista wpływów i wtedy można usiąść, to wszystko porównać. Są osoby, kto przyjmował, kto przekazał.
Super. Tutaj jeszcze jest parę takich ciekawych pytań, na przykład Marcin, Sylwia, Grzegorz. Ile wasza klinika odbiera dziennie połączeń telefonicznych? Czy jesteście w stanie to policzyć? Bo ja na przykład wiem, ile to jest u nas dzięki centralce telefonicznej. Powiedzcie, ile to jest u was mniej więcej. U nas jest do 200 połączeń. Okej, Sylwia? Znaczy powiem tak, ja na tą chwilę nie potrafię powiedzieć, bo też jesteśmy w trakcie właśnie zmiany systemu telefonicznego, bo chcemy to wszystko monitorować łącznie z tym, na które telefony były oddzwonione, nie oddzwonione, z jakiego numeru. Także na dzień dzisiejszy nie potrafię powiedzieć, ale no, jeżeli przyjmujemy średnio między 150 a 200 klientów dziennie, jak gdyby takich, którzy jak gdyby przychodzą po usługę, ja nie mówię o tych, którzy przychodzą coś kupić, tylko po usługę, no to myślę, że tych telefonów jest naprawdę, telefon dzwoni non-stop, jest to naprawdę uciążliwe. Okay. Tak jest. Ale jeszcze uzupełnienie odnośnie telefonów, bo nie, centrala ma możliwość przerzucania od razu połączeń do poszczególnych działów, do administracji, do sklepu, do rehabilitacji, do szpitala, do radiologii, do laboratorium. Wszystko wymienię, Sylwio, czy jeszcze coś? Także część telefonów bezpośrednio tam idzie. Także, no ale tak jak ja powiedziałem, telefon dzwoni na okrągło. Słuchajcie, no pomysł tym call center w sumie okazuje się, że jest bardzo, bardzo ciekawą sprawą, bo żyjemy w takich czasach, gdzie komunikacja jest podstawą wszystkiego, słuchajcie. Także call center to jest coś, co nas czeka. Tutaj jeszcze mam takie pytanie. Call center ja sobie pozwolę wtrącić. Tak? Z tym call center pozwolę sobie wtrącić, bo organizacja samego call center, trzeba sobie zdawać sprawę teraz, że trzeba mieć czas na obsługę tych połączeń. I każda rozmowa telefoniczna to są minuty. Tam najczęściej, jeżeli my oddzwaniamy do kogoś, to nigdy się to nie kończy w ciągu jednej minuty. W związku z czym ja uważam i to realizujemy, bardzo dobrą formułą jest formuła maili. Z tym, że recepcja ma podgląd cały czas na maile i wpisuje na listę poczekalni kolejne sprawy. One są traktowane przez lekarzy jako kolejna sprawa do załatwienia. I są mailowo informacje po prostu w międzyczasie tak zwanym tworzone, recepcja to z powrotem wysyła. Tak, to naprawdę to jest to troszeczkę ułatwia nam sprawę, zmniejsza ilość konsumowanego czasu, bo przecież i tak musimy dokumentację wizyty zrobić, więc prościej jest po prostu wysłać mailem, to zabiera mniej czasu. Aczkolwiek no niestety pracujemy z emocjami, więc czasami po prostu w trakcie rozmowy telefonicznej trzeba te emocje skanalizować. Kolejne pytanie, ktoś tu jest ciekawy, na przykład jakie systemy komputerowe do obsługi lecznicy i płatności macie, Grzegorz, Marcin, z jakich programów korzystacie, żeby zarządzać swoją lecznicą? Najlepsze, Klinika Expert. Rozumiem. Grzegorz? Tak, Klinika Expert, natomiast księgowość ma oczywiście osobny temat. Jeszcze chciałem wrócić do poprzedniego pytania. To była chyba Sylwia, jedna z koncepcji. Oprócz maili, bo do maila potrzebny jest komputer, bo nie każdy szybko pisze na smartfonie. Jedna z koncepcji Sylwii były SMS-y. I też bardzo fajna rzecz, bo klient, który się nie może dodzwonić, nie musi otwierać komputera. Króciutką wiadomość, proszę o kontakt i recepcja w chwili wolnej, jak tylko nie ma pacjentów w tym momencie przed recepcją, nie ma telefonów, to recepcja oddzwania. Także dodatkowe wykorzystanie możliwości technicznych. Okej, okay. No super sprawa. No, żyjemy w takim świecie, który ma możliwości. Tak, Marcin. SMS jeszcze super sprawa, na przykład przy podaniu konkretnego wyniku. Ja na przykład jesteś zainteresowany wynikiem progesteronu, bo ustala dzień, prawda, krycia. Więc tak, SMS. Mamy tak, taki tajny numer telefonu tylko do wysyłania SMS-u. I tam jest informacja, że tak, że to jest wynik, ale prosimy nie kontaktować się, bo nie będzie odebrany ten telefon. Jasne. Teraz jeszcze wiem skądinąd, że wkrótce na rynku pojawi się specjalna, dedykowana aplikacja, która skróci troszeczkę kontakt pomiędzy klientem przychodni weterynaryjnej a samą przychodnią weterynaryjną. Będzie to taki już powiedzmy bardzo spersonalizowany kontakt, kiedy my mamy dokładnie wejście do smartfonu każdego klienta, który jest naszym pacjentem i to będzie jeszcze kolejny kanał, który nam troszeczkę skróci tą pracę. Także wkrótce, w ciągu najbliższych paru tygodni twórcy serwisu VetTermin zaproponują nam coś takiego, wiem to z pierwszej ręki. Czy macie jeszcze Państwo jakieś pytania, bo dyskusja, widzę, nam się bardzo dynamizuje. Zapraszam do zadawania pytań.
Jeden z uczestników pyta się, w jaki sposób rozwiązana jest praca recepcji w nocy. Marcin, Grzegorz, Sylwia, przyjmowanie, zarządzanie poczekalnią w nocy, w trakcie dyżurów nocnych, przyjmowanie pieniędzy w nocy. Jak to macie rozwiązane? No to... To tak, u nas wygląda tak, że na dzień dzisiejszy póki co recepcja pracuje w dwóch zmianach, czyli między 7.30 a 15.30 i między 14.30 a 22.30. Natomiast dyżur nocny u nas przejmuje lekarz z dwoma technikami w tej chwili. I jeden z techników jak gdyby przejmuje recepcję, tak, w cudzysłowie, bo on nie tylko będzie jako recepcja, ale na zasadzie takiej, że on jak gdyby przyjmuje płatności, rozlicza się z kasą, ma swój login, musi się ze wszystkiego rozliczyć rano w raporcie, założyć w, jak gdyby wszystkie płatności, te, które z kasy spłyną w programie księgowym Optima, no i z tego się musi rozliczyć. Oni też również rozliczają się normalnie dwoma raportami, jednym finansowym, finansowo-księgowym, jednym takim pacjentowym i jak gdyby w ten sposób działa u nas w nocy recepcja. Okej. Okay. A u Ciebie, Marcin, jak to jest rozwiązane przy dyżurze całodobowym? Zawsze słysząc dyżur całodobowy się wzdragam. Koledzy i koleżanki, ich nie znacie i wiecie, co powiem. Czegoś takiego jak dyżur całodobowy nie ma. Jest serwis usług dziennych, jest dyżur ratunkowy. Okay. Dyżur ratunkowy jest świadczony w godzinach poza godzinami serwisu dziennego. Marcin, ale odpłatnie? A dlaczego nie odpłatnie? No dlatego pytam, jak kasujesz za ten serwis ratunkowy? To jest temat na to jest rozmowa na dłuższy może temat. Padło pytanie, jak w nocy funkcjonuje recepcja, ponieważ w nocy i w godzinach poza serwisem dziennym albo w dni świąteczne jest dyżur ratunkowy. Wtedy jest lekarz albo z jednym technikiem, albo jeżeli jest dyżur ratunkowy, na przykład w niedzielę czy w święta, to jest wtedy dwóch lekarzy, dwóch techników. I ci technicy są przeszkoleni w tym zakresie, że te czynności recepcyjne wykonują. Ponieważ dyżur ratunkowy to nie jest pełnienie non-stop pełnego zakresu usług, to siłą rzeczy zakres obowiązków spadający wtedy na takiego przeszkolonego technika jest mniejszy i on jest w stanie to ogarnąć. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że chęć pełnienia właśnie w formule takiej całodobowej, non stop i tak dalej, to zostało nam narzucone przez spojrzenie sprzed 20 paru lat, kiedy powstawały przepisy, a co w ogóle we współczesnej weterynarii i świecie zachodnim nie funkcjonuje. Jasne. No to prowadzi do frustracji lekarzy, do niezadowolenia klientów, bo to się zwyczajnie nie da. A to jest na inny czas. Jasne. Myślę, że będzie jeszcze okazja i sobie na ten temat porozmawiamy. Okazuje się, że praca lekarza weterynarii nie jest taka prosta, jakby się wydawało na samym początku. Nie jest to tylko praca ze zwierzętami, jest to praca z klientem, którego trzeba odpowiednio przyjąć, obsłużyć i wyjaśnić mu, na czym tak naprawdę ta nasza praca polega. Super sprawa. Czekam na dalsze pytania. Osobiście... Proszę się nie wstydzić, mamy do dyspozycji jeszcze powiedzmy jakieś 15 minut. Proszę się zgłaszać, będzie nam bardzo miło, bo to tylko świadczy o tym, że temat jest ciekawy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Używamy czatu albo bezpośrednio się zgłaszamy. Jeżeli mogę, pozwolę sobie bezimiennie, bo imiennie wysłałem do mnie pytanie, nie podam imienia, ale to wydaje mi się, że wielu z nas ten problem może mieć. Jak sobie poradzić z problemem uwierzytelnienia jakości młodego lekarza? Wszyscy lekarze chcą przychodzić do mnie. Słuchajcie, ja uważam, że sobie jakoś z tym tematem poradziłem, ale przez wiele lat nie mogłem. No tutaj z pomocą też Sylwii między innymi i zorganizowanie pracy. To prawda, wielu z nas doświadcza tego, że klienci przychodzą, zresztą Sylwia przez wiele lat powtarzała, że klienci przychodzą do naszej kliniki dla wąsiatycza. I rzeczywiście, jak mnie nie było, kiedy wyjeżdżałem, czy na urlop, czy z innych powodów byłem nieobecny, to w tym momencie był spadek operacji, spadek ilości pacjentów, ale
mieliśmy taką jedną osobę, też była w kierownictwie, przez jakiś czas była dyrektorem zarządzającym, który mówił: panie doktorze, pan myśli, że pan jest niezastąpiony? Pan myśli, że ja jestem niezastąpiony? Pan myśli, że Sylwia jest niezastąpiona? Nie ma tak. Nie będzie pana, klinika się nie zawali. Mocno zatrzęsie kliniką, klinika pójdzie dalej. Nie będzie Sylwii, zatrzęsie się, klinika pójdzie dalej. Nie będzie mnie, mniej się zatrzęsie, klinika pójdzie dalej. Tak, my musimy się nauczyć, to jest dla nas zadanie, nauczyć się, jak tego klienta przekazywać nowemu lekarzowi, nowemu, czemu innemu. Jak ja to robiłem? Przychodzi klient, jeszcze czasami, ale już bardzo rzadko to robię, bo już uważam, że ten etap przeszedłem. Koniecznie do pana, ale nie do nikogo innego. To klienci z dwóch względów chcą. Albo to jest stały klient, on zawsze liczy na jakąś bonifikatę, albo rzeczywiście chce tylko do mnie, bo tylko im wierzy. Ale bierzemy pod uwagę to, że coraz węższe specjalizacje są i człowiek nie jest omnibusem. Chce przyjść do mnie, klient chciał na badanie kardiologiczne, ja tego nie robię, ale nie, to tylko pan. Okej, umawiamy się, idziemy do lekarza kardiologa, jestem przy wizycie. I tylko wprowadzam, mówię, to jest nasz stały pacjent od 10, czy od 15 lat, czy od 8. I panie doktor, proszę naprawdę robić. I to takie stopniowe przekazywanie tego pacjenta. Wiem, pytanie to padło, ale wiem, że miałem szalony problem z tym i dochodziło do tego, że do mnie było na przykład w ciągu dnia było kilkunastu, w określonym przedziale czasu kilkunastu pacjentów, inni lekarze mieli kilku pacjentów i nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. I myślę, że wielu z nas takie problemy przechodzi. Stopniowo, mój sposób to był taki, jeżeli klient chciał koniecznie ze mną umawiać, wchodziłem do lekarza, przekazywałem i klient był usatysfakcjonowany, ja tylko mówiłem, ja będę wiedział, bo kolega, koleżanka poinformują mnie. To jest tak jeden ze sposobów, który pozwolił mi uwolnić się od tych ludzi, którzy chcieli tylko do mnie przychodzić. Jasne. Tutaj jeszcze jedno z pytań tak w międzyczasie. Na przykład jak radzicie sobie z taką sytuacją, że klient wychodzi z gabinetu i nie płacąc za wizytę omija szerokim łukiem recepcję pod ścianą i do wyjścia. Czy mieliście z czymś takim do czynienia, czy to jest tylko i wyłącznie nasz jakiś tam koszmarny sen, że ktoś wychodzi bez płacenia? Jak sobie z tym radzicie? Może powiem ja. U nas jest to tak zorganizowane, że generalnie tak wygląda standard naszej obsługi, że lekarz prosi do gabinetu właściciela ze swoim zwierzakiem i odprowadza go do recepcji również po wizycie. Więc to jak gdyby powoduje, że takich przypadków nie mamy za wiele. No oczywiście zdarza się czasami jakiś taki, który po prostu wyjdzie nie wiadomo jak, nie wiadomo, ale to jest akurat rzadkość. Także to nie jest tutaj problemem, że ktoś nam ucieka. No, wcześniej były takie problemy, na tą chwilę nie ma. Zdarza się bardziej tak, że jest odprowadzony do recepcji i nagle mówi, że on nie ma pieniędzy, ale to jest jak gdyby zupełnie inny problem. Okej. Marcin? No, u nas jest podobnie, ale to wynika też, tutaj odniosę się też do wielkości naszej praktyki. Raz, że widzą recepcjoniści u siebie na monitorze w systemie, jaki status ma dana wizyta, czyli widzą, że jest zakończona, że już są dokumenty do realizacji, ale też widzą, bo są w zakresie, że tak powiem, wzroku wyjścia z gabinetu, także to nie jest problem. Problemem były kiedyś zaciągane jakieś, nie wiem, raty, takie sprawy, że ktoś zapłaci. Odkąd weszły w EPI raty, ten problem mamy bardzo fajnie rozwiązany, korzystamy z tego systemu, to naprawdę bardzo pomaga, ale też jest dużą ulgą dla klientów, którzy no, powszechnie korzystają z różnego rodzaju pożyczek, więc te VETI raty wcale nie są żadnym odstraszającym narzędziem, bo to jest pożyczka gwarantowana przez normalny bank, nie przez żadne tam powiedzmy parabanki. Jasne. Także to nam bardzo, bardzo ułatwiło. Jasne. Tutaj jest jeszcze pytanie, jak wygląda komunikacja telefoniczna w nocy, kto odbiera telefony, czy technicy, lekarze, czy też recepcja, jeżeli działa, jak to też u was jest komunikacja w systemie właśnie tym nocnym, czy dyżurze ratunkowym w przypadku Marcina? Na dyżurze ratunkowym jest albo lekarz z technikiem, albo, tak mówiłem, w czasie dyżuru dziennego jest dwóch lekarzy i dwóch techników i są podzielone role.
Zazwyczaj tą pierwszą komunikacją to jest technik. No chyba, że akurat lekarz ma czas, to sobie odbierze, wtedy może bardziej różne rzeczy sobie doszczegółowić, tak, doinformować. Także to jest w ten sposób rozwiązane. Jasne. Super. A czyli no, w Poznaniu mam rozumieć, że jest normalnie pełnoprawna recepcja i tu wszystkie funkcje w nocy też są takie same jak w dzień. Znaczy u nas nie ma możliwości, żeby lekarz odebrał telefon, żeby jasne. To było jasne. U nas po prostu najpierw musi przejść przez... Szczęściarze, chciałbym, tak. Tak, z tym, że właśnie to chciałem podkreślić, że ta formuła dyżuru ratunkowego, nawet jeżeli lekarz odbierze i będzie pytanie, jakąś konsultację dermatologiczną, panie doktorze, bo ja już tam chodzę 3 miesiące i tak dalej, no to właśnie wtedy jest odpowiedź, proszę panią, z tego co pani mówi, ten przypadek no, nie jest stanem wskazującym na zagrożenie życia. Niestety nie mogę kontynuować w tym momencie tutaj naszej rozmowy. Zapraszamy po godzinie 8 kontakt z recepcją. I to jasne. Wszystko zamyka, to wszystko, że tak powiem, porządkuje, reguluje i upraszcza. Jasne. Tutaj doktor Ingarden mówi, że u niego sprawdza się taka predykcja finansowa, czyli po prostu najpierw się umawiamy, ile coś będzie kosztowało i ustalamy, czy klient się na to zgadza. To jest takie bardzo rzeczywiście nowoczesne, szczególnie przy jakichś drogich procedurach podejście, które jest praktykowane we wszystkich rozwiniętych krajach, gdzie rynek, nie tylko weterynaryjny, jest dobrze rozwinięty. Super sprawa, także gratulacje dla doktora Ingardena. W pełni potwierdzam, przepraszam, że tak się włączam, bo to jest właśnie clue. Ludzie oczekują czytelnych komunikatów, czego się mogą spodziewać i nie ukrywajmy, w jakiej kwocie. Tak. Mimo deklaracji, że kwota nie gra roli, tak naprawdę zawsze gdzieś prędzej czy później ta kwestia wypływa, więc my mamy w pełni przejrzystą naszą ofertę i jeżeli ktoś się nawet dzwoni na przykład na dyżur ratunkowy, otrzymuje informację. Tak, proszę pana, jest możliwa wizyta, jeżeli pan jest zaniepokojony stanem swojego zwierzęcia. Podstawowy koszt wizyty to jest tyle i tyle. Ten człowiek przyjeżdża. Natomiast jest mankamentem to, że w Polsce brak jest opracowanych formuł czytelnej współpracy między lecznicami i naprawdę bardzo szanuję wszystkich lekarzy i kolegów, którzy kierują do nas pacjenta, dzwonią i my mamy wtedy szansę, żeby przekazać, że tak, taka procedura jest możliwa, może przyjechać ten pacjent, ale należy się liczyć z takimi kosztami. Jasne. I wtedy to pozwala na świadomy wybór temu właścicielowi i ogranicza do minimum sytuację, że ktoś wysyła do lecznicy na dyżur ratunkowy w ciężkim stanie, nie uprzedzając o kosztach, tylko mówi, proszę tam jechać, tam pana obsługą, tam to załatwią. I potem jest wielkie zdziwienie, jeżeli poznają, jakie są rzeczywiste ceny takich zabiegów, takiej operacji, jasne. Takiej intensywnej terapii, stabilizacji. Jasne. Także tak tym może... kolegom, którzy postępują w ten sposób, serdecznie teraz dziękuję. Super. Tak już może kończąc powolutku, bo to widzę, że... jeszcze zadać jedno pytanie. Tak, proszę bardzo, proszę Pani Kasiu, proszę bardzo. Tak, bo pierwsze pytanie właśnie a propos rozmów telefonicznych. Czy zdarza się, że klienci wymuszają wręcz przeprowadzenie przez recepcję, czy też technika, zależy kto odbierze, konsultacji przez telefon. Nie chcą przyjechać, tylko no przecież wszystko można załatwić przez telefon, tym bardziej w czasach pandemii. No niestety nie można, no to jest tutaj taka odpowiedź. Jeżeli uznajemy, że czegoś nie można, no to nie można. Znaczy według mnie to jest jedna z funkcji recepcji, to jest też korzyść posiadania recepcji, czyli recepcjonista może ocenić rozmowę, ocenić stan zwierzaka, potrzeby tego zwierzaka, natomiast no, klient zderza się powiedzmy z taką niemożnością, że nie rozmawia z lekarzem czy z technikiem i nawet nie ma szans, żeby uzyskać jakąkolwiek fachową poradę, więc według mnie to jest jedna z podstawowych funkcji recepcji, żeby odpowiednio odsiać klientów, którzy są dla nas i tacy, którzy nie są dla nas. Czyli w tym momencie być może taka osoba gdzieś znajdzie przez telefon jakąś poradę, ale to nie jest klient dla lecznicy, która świadczy jakiś poziom usług. I uważam, że to jest bardzo ciekawa uwaga, ale to też jest kolejna funkcja recepcji, że my sobie po prostu takimi ludźmi nie zawracamy głowy. Także super sprawa. Dobrze, a jest jedno pytanie w takim razie do kliniki doktora Wąsiatycza. Czy
osoby, które są na recepcji, też są łączone czasami stanowiskami z technikiem, w sensie, że na przykład raz mają zmianę na recepcji, raz jako technik, i czy się zdarzają degradacje z tego stopnia? Czy raz przyznany ten stopień, o którym tutaj pani Nowakowska mówiła, pani Sylwia, jest już powiedzmy na zawsze? To może odpowiem. Degradacja nam się jeszcze nie zdarzyła, ale też nie ukrywam, że staramy się monitorować, czy ten na przykład ktoś, kto jak gdyby trochę nie osiadł na laurach. Także czasami tutaj lekarz szpitalny, bo takiego również posiadamy, który po prostu nadzoruje pod kątem jak gdyby tutaj leczniczym techników weterynarii, on jak gdyby też jest w stanie zweryfikować, czy ten ktoś idzie do przodu, czy nie idzie do przodu, czy nie powinien być poddany jakiemuś egzaminowi, czy tutaj te umiejętności jak gdyby faktycznie posiada. Natomiast jeśli chodzi o łączenie, to generalnie my mamy stały zespół recepcji i mamy dwie osoby, które są technikami i one jak gdyby czasami pracują na recepcji, a czasami pracują jako technik weterynarii. Także, ale to jest mniej więcej tak pół na pół, powiedzmy, tak? W sensie ta praca, że pół etatu ma w recepcji, pół etatu ma jedna osoba nawet potrafi się odnaleźć w sklepie. Także na którym stanowisku byśmy nie postawili, to się po prostu odnajdzie. Jasne. Przepraszam, Grzegorz, proszę cię bardzo. Jeżeli można uzupełnić jeszcze to, co Sylwia powiedziała, tak jak Sylwia powiedziała, raczej są przywiązane te stanowiska, ale zwracam uwagę na to, żeby była możliwość adaptacji na inne stanowisko, jeżeli potrzeba. Po to są między innymi czasami te wycieczki na inny dział. Ale jeżeli chodzi o degradację pracowników, też tak jak Sylwia powiedziała, nie zdarzyło się, ale najwyższy stopień zaawansowania średniego personelu powinien, taka osoba powinna między innymi umieć wykonywać zdjęcia rentgenowskie. Już w tej chwili większość z tych osób powinna obsługiwać też tomograf komputerowy, powinna asystować przy operacjach. Jeżeli okaże się przy operacji, taka osoba asystuje, ale nie potrafi narzędzi podać konkretnych po nazwie, podaje inne narzędzia chirurgiczne, zdjęcia są kiepskiej jakości, no to wtedy nie degradujemy, ale na ponowne przeszkolenie, ale to jest taka presja na tą osobę psychiczną, sama się takiej presji poddaje, że szkoli się, także do tej pory nie było potrzeby degradowania, a rzeczywiście mobilizują się pracownicy. Słuchajcie, tutaj mamy masę jeszcze takich pytań a propos organizacji pracy, a propos jak długo wizyta powinna trwać, co zrobić z odwoływaniem wizyt, z umawianiem wizyt i tak dalej. Słuchajcie, moglibyśmy pewnie do 12 siedzieć i rozmawiać w ten sposób. Dyskusja jest bardzo ciekawa, wszyscy mają wiele fajnych rzeczy do powiedzenia. Słuchajcie, jest to świetny moment, żeby umówić się na następny raz tak naprawdę, okej? Okay? Czyli takie forum dyskusyjne, gdzie parę, powiedzmy, doświadczonych, mądrych ludzi coś ma do powiedzenia, plus parę osób, którzy chcą posłuchać i mają też jakieś spostrzeżenia. Także słuchajcie, zapraszam Was na następny raz. Było nam bardzo miło. Teraz oddam głos prezesowi Furykowi. Tutaj jeszcze się tylko pojawiło pytanie a propos tej aplikacji, o której wspominałem. Ja tylko wiem, że coś takiego będzie wkrótce dostępne do testowania, natomiast żadnych szczegółów niestety nie znam. Natomiast chodzi o to, że będzie to bezpośredni kontakt z danym klientem, czyli on będzie miał nas w swoim telefonie komórkowym, a my jego tak naprawdę, telefon w naszym komputerze. Także to będzie pewnego rodzaju rewolucja. Poczekamy, zobaczymy. Słuchajcie, bardzo dziękuję, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Sylwii, dziękuję Grzegorzowi, dziękuję Marcinowi, dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie. Było mi niezmiernie miło. Oddaję głos prezesowi Furykowi. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie pokazuje, co znaczy dyskusja i co znaczy wymiana poglądów w zorganizowanej strukturze. To, o czym rozmawialiśmy, pokazuje, że w pojedynczej praktyce bardzo trudno jest wprowadzić odpowiednie standardy. Czasami jest to wręcz niemożliwe. Natomiast organizacja, jaką reprezentujemy, co w tej dyskusji zostało bardzo dobrze pokazane,
może poprzez integrację doświadczeń, poprzez wymianę doświadczeń stworzyć taki system rozwiązań, z którego mogą korzystać wszyscy partnerzy programu. Ja bym porównał to do pojedynczego pędu trzciny, który bardzo łatwo jest złamać, natomiast nie sposób jest złamać wiązki trzciny. I to bardzo dobrze obrazuje, na czym polega siła integracji i siła zorganizowanej struktury. Tworząc Polski Program Weterynaryjny, staraliśmy się zawrzeć w naszej strukturze wszystkie te elementy organizacyjne, które mają znaczenie z punktu widzenia właściciela praktyki weterynaryjnej. I idąc krok po kroku, jakby chcemy Państwu proponować korzystanie z tych rozwiązań. I proponujemy Państwu w ramach współpracy PPW przy zapewnieniu stałego transferu know-how, dostęp do cyklicznych programów szkoleniowych, czy dostęp do tego typu dyskusji, które dzisiaj zostały przeprowadzone, dostęp do specjalnych programów rabatowych, które tak naprawdę my jako organizacja jesteśmy w stanie wynegocjować na zupełnie innych warunkach niż pojedyncza praktyka weterynaryjna. I to zarówno z firmami farmaceutycznymi, jak i innymi dostawcami sprzętu i urządzeń. Podręcznik operacyjny, kluczowy dokument umożliwiający efektywne prowadzenie biznesu, jest również aktualizowany w oparciu o bieżącą wymianę poglądów. Co Państwu gwarantujemy? Gwarantujemy stabilną i bezpieczną umowę o współpracy, autonomię w Waszych decyzjach o wyborze najlepszej drogi rozwoju dla Waszej praktyki. No i oczywiście, co jest istotne, odrębność prawną, finansową oraz organizacyjną podmiotów biorących udział w programie PPWET. Wspieramy praktyki naszymi markami własnymi, które stworzyliśmy również w tym celu, żeby rozwiązywać czy wychodzić naprzeciwko tym problemom, z którymi spotykacie się Państwo jako właściciele praktyk weterynaryjnych. Przyjęliśmy również taką zasadę, że każdy temat dyskusji, po każdym temacie dyskusji przeprowadzimy program szkoleniowy skierowany przede wszystkim dla właścicieli praktyk weterynaryjnych i osób, które zarządzają praktykami weterynaryjnymi. Głównie chodzi o to, że żeby dobrze zarządzać, to najpierw samemu należy posiąść odpowiednie kompetencje i odpowiednią wiedzę. Zapraszamy na spotkanie warsztatowe, które planujemy 9 lutego w godzinach popołudniowych. Szczegółowo godziny jeszcze podamy. Przewidujemy 4-godzinne spotkanie dla grupy maksymalnie 15 osób ze względów technicznych związanych z organizacją takiego spotkania. Bardzo Państwu w swoim imieniu dziękuję za udział w tym spotkaniu. Bardzo dziękuję Konradowi za moderowanie całą dyskusją. Bardzo dziękuję pozostałym uczestnikom dyskusji za aktywny udział i przekazywanie dużej dawki swojej wiedzy i swoich doświadczeń. Zapraszamy Państwa do współpracy. Zainteresowanych kierujemy na strony PPWET i na adres mailowy naszego biura. I zapraszam na kolejne spotkanie, którego tematem będzie efektywna rekrutacja pracowników jako proces. Jest to kolejny bardzo kluczowy element w organizacji pracy, praktyki weterynaryjnej, bo to się przekłada na budowanie zespołu i z tego wynikające konsekwencje. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie naszego spotkania, za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się mniej więcej za około 1,5 miesiąca, więc gdzieś na początku marca. Oczywiście wszystkich o tym poinformujemy. Bardzo dziękuję i dobranoc.
Dobranoc. Dziękujemy serdecznie.